Szanowni Państwo, myślę, że już możemy zaczynać. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu O tym się nie mówi, ale w sposób szczególny witam naszego dzisiejszego gościa, którym jest dr Martyna Grącka-Rejak, z którą porozmawiamy sobie o stosunkach polsko-żydowskich podczas II wojny światowej. Witam Cię, Martyno, serdecznie w murach naszej uczelni. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Drodzy Państwo, inicjatorem, pomysłodawcą tego dzisiejszego spotkania jest jak zwykle Koło Naukowe Badaczy Białych Plam, które wspólnie z doktorem Jackiem Młynarczykiem mam przyjemność otaczać swoją opieką naukową. I cieszymy się niezmiernie, że jest to już 11. spotkanie z tego cyklu, ale po raz kolejny pragnę podkreślić, że organizacja tych wykładów nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromne wsparcie ze strony Instytutu Historii i Archiwistyki, za które pragnę bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować. Jest z nami pan dyrektor Instytutu, pan profesor dr habilitowany Waldemar Rozumkowski i zastępca dyrektora pan dr habilitowany Maciej Krotofil, którym bardzo, bardzo dziękujemy za okazaną pomoc. I chciałabym prosić jednocześnie o kilka słów wstępu. Drodzy Państwo, serdecznie Was witam w imieniu dyrekcji Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. No to już jest, jak pani Alicja wspomniała, 11 spotkanie, tak? 11 z cyklu O tym się nie mówi. One bardzo, bardzo fajnie nam się rozwijają w naszym instytucie. Zapraszamy wybitnych naukowców, znawców w swojej dziedzinie. Mówimy tutaj o sprawach mniej znanych, troszeczkę trudnych, czasami kontrowersyjnych. No jak Państwo słyszeliście, to dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone stosunkom polsko-żydowskim w czasie II wojny światowej. Bardzo dziękuję pani doktor, że zechciała przyjąć nasze zaproszenie. Dziękuję też organizatorom, czyli członkom koła. Bardzo się cieszę, że Państwo organizujecie te spotkania. Zresztą Koło Badaczy Białych Plam jest jednym z aktywniejszych kół naukowych na naszym wydziale czy przy naszym instytucie. Zatem bardzo dziękuję panu doktorowi Młynarczykowi, pani magister Alicji Bartnickiej za kierowanie tymi pracami. A Państwu życzę przyjemnego i owocnego spotkania. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Drodzy Państwo, na początek tradycyjnie kilka słów na temat naszego dzisiejszego gościa. Doktor Martyna Grącka-Rejak jest historykiem, judaistką i edukatorką. Jest absolwentką Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie pracuje w Biurze Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, a jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii i kultury społeczności żydowskiej, historii kobiet, życia codziennego oraz współczesnej historii Polski. Prowadzi badania na temat życia codziennego podczas II wojny światowej i Holokaustu, ze szczególnym uwzględnieniem zagłady Żydów krakowskich. Doktor Martyna Grącka-Rejak jest autorką monografii Przerwane dzieciństwo, losy dzieci żydowskiego domu sierot przy ulicy Didla 64 w Krakowie podczas okupacji niemieckiej oraz książki Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie 1939-1945. I pragnę zauważyć, że książka ta była nominowana w konkursie Książka historyczna w roku 2017. Doktor Grącka-Rejak jest uczestniczką wielu konferencji naukowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych dotyczących relacji polsko-żydowskich i nauczania o Holokauście oraz antysemityzmie. Jest też stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w programie START dla wybitnych młodych uczonych i finalistką Nagród Naukowych Polityki w 2016 roku. Swoje badania naukowe poza kwerendami przeprowadzonymi w Polsce prowadziła m.in. w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, w Nowym Jorku czy w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Tyle tytułem wstępu. Myślę, że możemy przejść już do właściwej części dzisiejszego spotkania. Na wstępie tylko jeszcze dodam, że formuła tego dzisiejszego spotkania jest nieco inna. Uzgodniłyśmy z Martyną, ponieważ my się znamy, więc mam nadzieję, że nie będą mieli Państwo nic przeciwko temu, jeżeli będziemy się zwracały do siebie po imieniu. Uzgodniłyśmy, że w pierwszej części będzie to taka krótka
dyskusja między nami. Ja zadam kilka pytań Martynie, na które Martyna odpowie, a następnie głos przekażemy Państwu i liczymy tutaj na dyskusję z Państwem. Zacznijmy może od tego, że podejmowany dzisiaj przez nas temat, pomimo tego, co widnieje na plakatach, o tym się nie mówi, akurat o relacjach polsko-żydowskich podczas II wojny światowej akurat mówi się i to całkiem sporo, co nie zmienia faktu, że jest to temat budzący emocje, że jest to temat kontrowersyjny. I myślę, że zanim do kwestii z II wojną światową przejdziemy, warto byłoby wyjść od okresu międzywojennego i powiedzieć nieco o specyficznej sytuacji Polski w okresie międzywojennym, bo we wrześniu 1939 roku, jak zapewne Państwo wiedzą, aż 10% ludności Polski, czyli 3,3 miliona na 33 miliony mieszkańców, stanowili Żydzi. Czy mogłabyś nam krótko o tej stosunkach polsko-żydowskich w okresie międzywojennym opowiedzieć? Oczywiście. Jeszcze raz bardzo chciałabym podziękować za zaproszenie. I wydaje mi się, że to nie jest tylko tak, że możemy sobie porozmawiać na temat historii stosunków polsko-żydowskich w okresie międzywojennym, ale wręcz to jest konieczne, jeżeli chcemy badać stosunki polsko-żydowskie okresu II wojny światowej. No nie możemy jakby wyekstrahować tego okresu lat 39-45 i pokazać, że to są, owszem, to były czasy i warunki wyjątkowe, natomiast są pewne uwarunkowania, które wpływały na relacje polsko-żydowskie w okresie już II wojny światowej, które mają swoje korzenie w przeszłości, w tym w okresie międzywojennym. I na temat historii społeczności w okresie międzywojennym możemy mówić w różny sposób. Możemy powiedzieć o tym, że faktycznie na ziemiach polskich II RP była najliczniejsza społeczność żydowska, mieszkała najliczniejsza społeczność żydowska, 3,5 miliona tuż przed wojną. Prężnie rozwijało się życie gospodarcze, prężnie rozwijało się życie kulturalne tej mniejszości. Działały liczne organy prasowe wydawane w języku hebrajskim, w języku jidysz przede wszystkim, ale także w języku polskim. Część z tych pism, co prawda to były tylko efemerydy, które ukazywały się powiedzmy przez krótki okres czasu, ale wiele z nich działało przez cały okres międzywojenny. Prężnie rozwijało się życie kulturalne, teatr żydowski, też kino żydowskie. Działali pisarze żydowscy. Dużo możemy powiedzieć na temat ich wkładu w literaturę, szeroko rozumianą literaturę polską. Możemy mówić o bogatym życiu politycznym, o partiach żydowskich, które funkcjonowały od takich tradycyjnych, ortodoksyjnych partii jak Akutes Izrael, aż po przez partię o takim nachyleniu socjalizującym, komunizującym, aż po partie ludowe, folkistowskie. Możemy również mówić o tym, że społeczność żydowska mieszkająca w Polsce w okresie międzywojennym to też była społeczność miejska przede wszystkim. 78% przedstawicieli tej społeczności mieszkało w miastach i miasteczkach, przede wszystkim na terenie ówczesnej Polski południowo-wschodniej, trochę centralnej, no mniej na tych ziemiach, na których teraz się, na tych ziemiach zachodnich. Natomiast możemy też pokazać trochę inny obraz stosunków polsko-żydowskich, taki trochę może ciemniejszy. Bo tak naprawdę już od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości zaczęły się pewne problemy. W listopadzie, grudniu 1918 roku, czy w pierwszych miesiącach 1919 roku, wiosną tego roku, przez ziemię polskie przetoczyła się fala pogromów. Te pogromy miały różne podłoże. Dzisiaj historycy szacują, że takich ekscesów, powiedzmy o charakterze właśnie pogromowym, czy różnego rodzaju zbrodni, morderstw, pobicia przedstawicieli społeczności żydowskiej jest około 100 w tym okresie. One miały różne podłoże. Przede wszystkim wynikało to z różnych wizji tego, jak Polska po 123 latach nieistnienia, niefunkcjonowania na mapie Europy będzie wyglądać. Jakie miejsce dla tego państwa będzie na mapie Europy, jaka będzie wizja polityczna tego kraju po odzyskaniu niepodległości. Tutaj trzeba zdawać sobie sprawę, że Polska w
była w zupełnie innej sytuacji niż dzisiaj. 1/3 mieszkańców to byli przedstawiciele różnych mniejszości, którzy mieli swoje dążenia, swoje aspiracje, swoje cele. I też te cele, dążenia i aspiracje były różnie postrzegane i różnie traktowane. I ekscesy, które miały miejsce w tych pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości, w mniejszym stopniu, myślę, mają podłoże takie antysemickie, jak dzisiaj tu traktujemy, w którym stopniu wynikały właśnie z tych różnych wizji politycznych, wynikały z problemów tworzącego się właśnie państwa. Przykładowo wiosną 1919 roku na ziemiach, z których ja pochodzę, czyli ziemiach szeroko rozumianej północnej Rzeszowszczyzny, przetoczyła się fala pogromów związana z głodem. Z głodem i z faktem, że akurat na tamtych terenach większość społeczeństwa była zaangażowana w partię ludowców szeroko rozumianych. To było społeczeństwo rolnicze, które oczekiwało reformy agrarnej. Kiedy nic się w tym kierunku nie działo, po prostu doszło do buntu, który swoje wyładowanie miał właśnie na społeczności żydowskiej. Nie było ono kierowane bezpośrednio przeciwko wyborom. Druga Rzeczpospolita to też problemy na gruncie wojskowym, które bardzo szybko się ujawniły, i obecności mniejszości narodowych w Wojsku Polskim. Tutaj szczególnie to się ujawniło, jeżeli chodzi o kwestię ludności żydowskiej już w okresie wojny polsko-bolszewickiej, kiedy owszem był zaciąg ludności żydowskiej do armii, ale w momencie tuż przed bitwą warszawską tych żołnierzy żydowskich internowano w obozie Białonnej. To jest też problem z zaciągiem tej ludności, czy brakiem możliwości zaciągu do kadry oficerskiej. Druga Rzeczpospolita to też problemy, które narastały w latach 30. szczególnie, po wielkim kryzysie gospodarczym, wraz ze wzrostem różnych tendencji nacjonalistycznych, co nie było w żaden sposób charakterystyczne tylko i wyłącznie dla II RP, ale te tendencje dotyczyły wielu państw europejskich. No i dochodzimy do takich problemów, które później się pojawiły, czyli różnych bojkotu gospodarczego, przedsiębiorstw, sklepów żydowskich, czy kwestii ograniczenia na przykład dostępu ludności żydowskiej do wyższych uczelni, paragrafu aryjskiego numerus clausus czy numerus nullus, które próbowano wprowadzać na niektórych uczelniach. Oczywiście uczelnie są podmiotami autonomicznymi, więc to nie było jakoś odgórnie sterowane. Były to decyzje władz uczelnianych. To też są stereotypy, które pokutują w społeczeństwie, które później mają wpływ jednak w okresie już II wojny światowej. Stereotyp przede wszystkim związany z postrzeganiem społeczności żydowskiej jako ludności komunizującej, popierającej bolszewików, jeżeli mówimy o tym wcześniejszym okresie II RP, czy szeroko rozumianego mitu Żydokomuny. Też są pokutujące mity społeczności żydowskiej jako tych, którzy mają władzę nad światem, w jakiś sposób są wpływowi w polityce, czy w tych różnych sektorach gospodarczych. Z czego to wynikały, z czego mogły wynikać te stereotypy? Przede wszystkim z faktu, że ja mam takie przekonanie, że społeczność żydowska, chociaż mieszkała na ziemiach polskich od dawna, od wieków, od średniowiecza, z racji tego, że bardzo broniła swojej kultury, swojej religii, języka, chociaż jako element swój, jednak nie zawsze było to wzajemne zrozumienie pomiędzy Polakami i Żydami. Biorąc za przykład chociażby Sztetle, małe miasteczka województw wschodnich czy południowych, często pół na pół podzielone pomiędzy społeczność żydowską, polską czy społeczności jeszcze innych narodowości. Owszem, ci ludzie mieszkali obok siebie, współpracowali ze sobą na przykład na polu gospodarczym, ale nie bardzo ze sobą mieli się dogadać, chociażby z racji tego, że społeczność żydowska też mówiła innym językiem, językiem jidysz. I język polski na przykład był wykorzystywany tylko i wyłącznie dla, powiedzmy, do handlu. Ale też różnice kulturowe, religijne, które wpływały po prostu na wzajemne stereotypowe postrzeganie. Dalej pokutowały mity związane z na przykład z mordem rytualnym, czy kwestia słynna postrzegania społeczności żydowskiej jako morderców Chrystusa. Zresztą ta kwestia również była aktualna po II wojnie światowej. No i tutaj też dochodzimy do kwestii wpływów Kościoła katolickiego. Tego, że jako
przedstawiciele, powiedzmy, inteligencji w środowiskach, szczególnie małomiasteczkowych, no, przedstawiciele Kościoła mieli spory wpływ na kształtowanie postrzegania przedstawicieli innych mniejszości, szczególnie tych, które były wyznania niechrześcijańskiego. I tutaj wiele zależało od tego, jaka była perspektywa lokalnych przedstawicieli Kościoła katolickiego w stosunku do ludności żydowskiej. To też się przekładało na postrzeganie ich przez mieszkańców danych miejscowości. Także ja tutaj w takim dość dużym skrócie chciałam po prostu zarysować różne problemy, które pojawiały się w okresie międzywojennym, czy jeszcze wcześniej, tak, bo to też nie są tylko i wyłącznie problemy okresu międzywojennego, a które później, w okresie II wojny światowej, kiedy już po tych pierwszych latach okazało się, że Niemcy przystępują do kwestii ostatecznego rozwiązania problemu ze społecznością żydowską, czyli mówiąc już nie językiem propagandowym, to zagłady. I kiedy był ten moment decyzji, komu udzielić pomocy, czy udzielić pomocy, czy nie udzielić pomocy, po prostu miały wpływ na wzajemne postrzeganie. No właśnie, przechodząc już do okresu II wojny światowej, co zatem możemy powiedzieć o kontekście, o uwarunkowaniach relacji polsko-żydowskich w czasie okupacji? Jak to wyglądało w czasie okupacji? Przede wszystkim myślę, że powinniśmy sobie troszeczkę uporządkować chronologicznie, tak? Bo II wojna światowa to jest okres 5 lat. I te wzajemne relacje inaczej się kształtują, inne mają podłoże, inne mają czynniki, które na nie wpływają we wrześniu 1939 roku, inaczej to wygląda rok później, 2 lata później, a inaczej to wygląda, kiedy Niemcy na terenie Generalnego Gubernatorstwa przystępują do akcji Reinhardt, czyli do likwidowania poszczególnych społeczności, miejscowości społeczności żydowskiej, mordowania fizycznego już. A inaczej to wygląda w 1944 roku, dajmy na to, tak, kiedy wojna tak naprawdę zbliża się do końca. Myślę, że takim kluczowym właśnie momentem dla tego, o czym my dzisiaj mówimy i co traktujemy jako ten moment kluczowy w relacjach polsko-żydowskich, to jest rok 1942, kiedy w marcu 1942 roku Niemcy przystępują do akcji Reinhardt. Ale to nie znaczy, że wcześniej nie dochodziło do styku i już powiedzmy, jak czytamy relacje na przykład nie wiem, z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego czy z Muzeum Yad Vashem, relacje ocalały zakłady. Tu pojawiają się takie informacje na przykład o tym, że były elementy, kiedy Niemcy wprowadzają prawodawstwo antyżydowskie, w 1939 roku, od października 1939 roku na ziemię Generalnego Gubernatorstwa, różnych reakcji na to ze strony społeczności polskiej. I są tacy, którzy powiedzmy cieszą się z tego, że jest jakieś są działania Niemców wymierzone przeciwko Żydom, że wreszcie ktoś przyszedł, żeby zrobić, cytuję, z nimi porządek. Ale było też wiele wyrazów współczucia. Na przykład, kiedy zimą Żydzi byli zmuszani do czyszczenia ulic ze śniegu, czy powiedzmy jesienią 1939 roku do zakopywania okopów, niezależnie od tego, jakiego to byli pochodzenia ludzie, czy to byli inteligenci, czy to byli robotnicy, czy to była jakaś taka ludność mniej wykształcona, no są wyrazy współczucia kierowane, jakaś taka pomoc ze strony ludności polskiej. Więc myślę, że tutaj wszelkiego rodzaju generalizowanie nie będzie właściwe. Tak, tak, tutaj wydaje mi się, że odpowiednim będzie, jeżeli zwrócimy uwagę na to, że zahaczamy tutaj o problem zróżnicowanych postaw Polaków wobec ludności żydowskiej, wobec zagłady w ogóle, prawda? Oczywiście. I tutaj no, trzeba, myślę, tę historię rozpatrywać indywidualnie i patrzeć też na indywidualne motywy. Kluczowy rok to jest rok 1942, tak jak powiedziałam, czyli moment, kiedy Niemcy systematycznie przystępują do likwidacji ludności żydowskiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa i Zacyrkwiały Stok, czyli do akcji Reinhardt. I moment, kiedy część ze społeczności żydowskiej, część osób decyduje się na opuszczenie getta, czy jeżeli w danej miejscowości nie było getta, na ucieczkę przed akcją likwidacyjną. I szukanie strategii przetrwania, schronienia po tak zwanej aryjskiej stronie, mówiąc już językiem źródeł. I wtedy tak naprawdę ujawniają się różne postawy. To oczywiście historycy, socjologowie, badacze zagłady wyróżniają 3 podstawowe kategorie postaw wobec społeczności żydowskiej, gdzie obojętność, pomoc i szantaż czy szmalcownictwo, jak różnie to możemy nazywać. Oczywiście to nie jest tak, że te postawy są takie czarno-białe, takie ostre.
bo i tak samo kategoria obojętności może mieć różne odcienie, jak i też kategorie pomocy i szantażu mogą mieć różne odcienie i różne podłoże. To, że ktoś na przykład udzielał pomocy w danym momencie, nie musiało oznaczać, że ta pomoc będzie taka sama, długotrwała i przecież też zdarzały się przypadki osób, które w danym momencie pod względem różnych czynników, czy też ze strachu, czy z tego, że nie dysponowali już środkami pieniężnymi, odmawiali pomocy. I też zdarzały się przypadki osób, które były znane w środowisku, funkcjonowały jako szantażyści, a w pewnym momencie komuś w jakichś tam okolicznościach pomagali. Więc tutaj zakres tych postaw jest też taki nieostry, nie czarno-biały, niejednoznaczny. Tak, no ja sobie tutaj nawet wynotowałam w kontekście pomocy indywidualnej, pomocy zbiorowej, bo od 1963 roku, jak wszyscy dobrze wiemy, Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie przyznaje najwyższe izraelskie oznaczenie cywilne, tak, nadawane nie Żydom, i mam tutaj na myśli Sprawiedliwe wśród Narodów Świata. I według danych moich do stycznia 2017 roku to odznaczenie otrzymało 26 513 osób, z czego, i to są dane na dzień wczorajszy, 6863 osoby to są polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. I tu wydaje mi się, że na podkreślenie zasługuje fakt, że kapituła Instytutu Pamięci Yad Vashem przyznaje to wyróżnienie osobom i rodzinom, które z narażenia własnego życia ratowały Żydów z Holokaustu podczas II wojny światowej. Ja mówię to dlatego, bo zmierzam jakby właśnie do zagadnień związanych z tym, że możemy mówić o czymś takim jak pomoc indywidualna i pomoc zbiorowa, ale też przemoc indywidualna, prawda, i przemoc zbiorowa. Oczywiście. Natomiast ja jakby na wstępie zaznaczę jedną rzecz, to znaczy ja nie jestem wyznawcą liczb i w tym momencie wydaje mi się, że oczywiście no, trzeba podkreślać, że akurat na ziemiach polskich jest tych sprawiedliwych najwięcej spośród całego grona, ale to i tak nie jest pełna liczba ludzi, których moglibyśmy tym odznaczeniem uhonorować, dlatego że procedura Instytutu Yad Vashem jest bardzo, no może nie skomplikowana, ale ma określone punkty, które trzeba spełnić. Musi być świadectwo osoby, która została uratowana, a nie zawsze takim świadectwem możemy dysponować. Oczywiście dzisiaj już trochę się te procedury zmieniły, natomiast w kluczowym momencie, kiedy można było te odznaczenia przyznawać, czyli powiedzmy 40 lat temu, kiedy było więcej osób jeszcze żyjących, no ta procedura była bardzo, bardzo taka twarda. Nie dało się niektórych po prostu rzeczy nagiąć, nawet jeśli były inne świadectwa mówiące o akcie udzielenia pomocy. Przede wszystkim też Yad Vashem honoruje pomoc bezinteresowną, to znaczy jeżeli jest jakieś przypuszczenie, że ktoś za tę pomoc płacił, to takie przypadki były odrzucane. A to nie znaczy zawsze, że jeżeli ktoś płacił za pomoc, że ta druga strona musiała się na tym dorabiać. Nie ma, ja nie widzę przynajmniej w tym niczego złego, jeżeli ktoś partycypuje w kosztach własnego utrzymania. Problem pojawia się wtedy, kiedy z tej pomocy robi się źródło utrzymania dla danej rodziny. Ale jakby może zostawmy te kwestie na ten moment. Ja wrócę do tego, że ja nie jestem zakładniczką liczb, dlatego że ta pomoc nie zawsze jest mierzalna. My mówimy o różnych aktach pomocy. Pomoc mogła być długotrwała, ale mogła być też jednorazowa. I w zależności od okoliczności, nawet taka pomoc jednorazowa mogła komuś to życie uratować. Bo jeżeli, dajmy na to, mamy sytuację, że w miejscowości X jest likwidowane getto, albo nie ma tam getta, jest likwidowana, akurat jest akcja likwidacyjna, Niemcy przyjeżdżają, żeby zabrać społeczność żydowską, wywieźć ją do obozu albo zamordować poza miejscowością i ktoś ucieka w tym momencie, ktoś mu daje schronienie na jedną, dwie noce, to nie jest pomoc długotrwała, ale w tym momencie ta pomoc ratuje temu człowiekowi życie. Niezależnie od tego, jak dalej się te losy potoczą, to i tak już jest akt bohaterstwa w tych warunkach, w jakich funkcjonowała społeczność polska i żydowska pod okupacją niemiecką. Ja mam czasami takie wrażenie, że zapominamy o tym, badając te stosunki polsko-żydowskie, o tym, jakie na ziemiach polskich były stworzone warunki, jakie było prawodawstwo. Że po prostu ci ludzie żyli w strachu o swoją rodzinę, w strachu o swoje życie. I tak naprawdę najważniejszym dobrem ich
było ich własne życie, było przetrwanie. I nie możemy też oczekiwać, że w takich warunkach, przy tym, co groziło za udzielenie nawet drobnej pomocy, bo to nie mówimy o tym, że prawodawstwo niemieckie mówiło o pomocy długotrwałej, kary były za różną pomoc. Tak, może niekoniecznie ktoś dostałby wyrok śmierci za podanie szklanki wody, ale takie sytuacje też mogły się zdarzyć. Natomiast chodzi o terror, jaki był wprowadzony na tych ziemiach i o to, w jakich warunkach po prostu funkcjonowały obie społeczności. Nie można też było pomóc, myślę, każdemu. Tutaj jest pewnie szereg czynników, które trzeba uwzględniać, jeżeli ktoś pyta o to, komu można było pomóc, w jakich okolicznościach można było pomóc. Przede wszystkim potrzebna była akcja ze strony samej osoby, której miano tej pomocy udzielić. To znaczy, jeżeli mówimy o społeczności żydowskiej, to dana osoba musiała podjąć jakieś kroki w tym celu, uciec z getta, czy uciec przed akcją likwidacyjną, próbować szukać schronienia po aryjskiej stronie. Ważne było też, jak taka osoba wyglądała, czy ona była tak zwanym, mówiąc językiem propagandy niemieckiej, typem semickim, czy też nie. Bo oczywiście łatwiej było pomóc takim osobom, które nie odbiegały od tego stereotypowego niemieckiego obrazu Ostjuden, czyli tych Żydów zamieszkujących na ziemiach generalnego gubernatorstwa. To jest też kwestia znajomości języka polskiego. Trudno byłoby komuś pomóc, jeżeli ta osoba nie mówiła w języku polskim albo miała silny akcent jidyszowy. Znane są takie przypadki, kiedy rzeczywiście tak było, że ta znajomość języka polskiego była słaba, akcent jidyszowy był silny, że po prostu nakazywano takiej osobie udawanie niemowy, żeby można było udzielić jej pomocy. Albo ukrywano taką osobę pod powierzchnią, czyli w kryjówce na stałe, gdzieś za ścianą domu, w komórce, w stodole, w bunkrze, nawet na cmentarzu. Różne miejsca były dobre ku temu, gdzie można było po prostu osobę na stałe ukryć, żeby ona nie wychodziła na zewnątrz. Oprócz tego ważne były też takie elementy kulturowe, czyli tego, gdyby była próba sprawdzenia, czy ktoś jest Polakiem, na przykład, czy umie się przeżegnać, czy zna modlitwę, Ojcze Nasz i tak dalej, takie elementy związane z Kościołem katolickim. To, co na pewno wpływało na kwestię tego, czy ktoś podejmował decyzję o udzielaniu pomocy, czy też nie, to jest to, w jakim miejscu się znajdował. Czy w danej wsi byli na przykład ludzie współpracujący z Niemcami, czy byli donosiciele, którzy mogli po prostu dać taką informację, że ktoś ukrywa Żydów. Ja mogę się z Państwem podzielić taką refleksją na marginesie badań prowadzonych nad projektem Indeks Polaków represjonowanych za pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej. Aktualnie, tam abstrahując już od bazy, którą dysponujemy w projekcie, która ma około 9 tysięcy nazwisk, z czego mniej więcej 4 tysiące nazwiska to są nazwiska osób pomagających. Około 5 tysięcy nazwisk to są nazwiska osób, które pomagały i za to otrzymały jakąś represję. To nie musiała być kara śmierci, to mogło być pobicie, to mogło być obrabowanie, to mogło być wysłanie do obozu koncentracyjnego czy obozu pracy. Mamy zweryfikowanych teraz około 1400 nazwisk. Te 1400 nazwisk, mniej więcej 750 to są przypadki osób, które udzielały pomocy i faktycznie za tę pomoc, a nie za jakąś inną działalność, na przykład w ruchu oporu, czy nie wiem, ukrywanie radio, czy zwierząt typu, hodowla zwierząt typu świnie i tak dalej, bo takie przypadki też się zdarzały. Za pomoc Żydom akurat spotkała ich represja. Do czego zmierzam, bo zgubiłam chyba wątek. Chodzi mi o to, że że większość z tych przypadków represji nie obyłaby się bez donosu. To znaczy, cała akcja, skąd Niemcy się dowiedzieli, że dana osoba pomaga ludności żydowskiej, wynikła z donosu sąsiedzkiego, albo nie sąsiedzkiego, albo donosu jakichś osób, które nie wiem, z sąsiedniej wsi wiedziały o tym, a po prostu uznały jakąś wyższą konieczność tego, żeby przekazać taką informację. Czy najpierw to na posterunek Policji Granatowej, a później na posterunek Żandarmerii Niemieckiej Lokalnej. Po prostu ta informacja wyszła ze społeczności. Więc ja też chciałabym pokazać, że
Polacy udzielający pomocy Żydom obawiali się nie tylko Niemców, ale także swoich sąsiadów. To też trzeba mieć na względzie. Więc ten kontekst jest no, bardzo skomplikowany. To nie są takie proste historie, jak mogłoby się wydawać, tak patrząc z lotu ptaka. Oczywiście te historie, które my w ramach projektu Indeks weryfikowaliśmy, były najlepiej udokumentowane, więc no, trudno jest oczekiwać, że z tych kolejnych, które nam zostały, czyli około 3,5 tysiąca, tyle samo będzie przypadków represji, mniej więcej. Myślę, że sięgnie to liczby około 1000-1200 przypadków takich właśnie represji na ludności polskiej za pomoc udzieloną Żydom w okresie okupacji. I to też jest tak, że te informacje, jeżeli była w danej społeczności lokalnej jakaś rodzina, którą spotkała represja, a często to były historie naprawdę tragiczne. Historia rodziny Ulmów to jest taka ikona, to nie jest jedyna historia. Tu jest pan profesor Młynarczyk, który opisywał kwestię Ciepielowa. Ogromnej zbrodni, gdzie około 33 osoby, jeżeli dobrze pamiętam, zostały zamordowane za udzielanie pomocy Żydom, z czego większość to były małe dzieci. Tutaj nie było litości. Rzadko się zdarzały takie przypadki, że mordowano tylko rodziców, ale jeżeli były dzieci małe, no to również, żeby nie robić w cudzysłowie problemu dla mieszkańców wsi czy innych członków rodziny, również ich rozstrzeliwano. Ja mam taką historię z Wierzbicy i Wolicy w Miechowskim, gdzie zginęły 22 osoby. Więc te wieści też się rozchodziły w środowisku lokalnym. Plotka, tak jak dzisiaj, funkcjonowała bez mas mediów, ale jednak to się przekazywało. I to też wpływało, ten cały terror niemiecki stworzony wpływało na decyzję o tym, czy komuś udzielić pomocy, czy nie. No i też jeszcze jeden czynnik istotny. Zazwyczaj pomagano osobom znajomym. Rzadko kiedy się zdarza, że zdarzała taka sytuacja, że pukał ktoś, uciekinier z getta, dajmy na to, do danego gospodarza, czy w mieście, gdzieś do mieszkania i ktoś mu udzielił pomocy, bo nigdy nie można było mieć pewności, czy to nie jest jakiś prowokator. Ta skala nieufności też była duża, więc to są takie czynniki, które koniecznie trzeba brać pod uwagę przy analizie tych postaw. A czy jesteśmy w stanie ustalić skalę okazanej pomocy i w drugą stronę przemocy, okazanej przemocy? Znaczy, są próby podejmowane takich badań i w literaturze funkcjonują liczby naprawdę bardzo rozbieżne. Jeżeli chodzi o kwestie pomocy, takie najniższe szacunki mówią o około 20-30 tysiącach osób zaangażowanych w akcję niesienia pomocy. Ale są też szacunki, zazwyczaj mówi się o około 60 tysiącach zaangażowanych w pomoc, ale są też szacunki większe. Wiele zależy, tak jak cały czas tutaj podkreślam, od historii indywidualnych. Oczywiście im krąg osób wiedzących o tym, że się komuś pomagało, był mniejszy, tym lepiej, bo ta tajemnica mogła być bardziej zachowana, utrzymana. Natomiast są przypadki, że żeby pomóc jednej osobie, zaangażowanych musiało być kilkanaście osób, więc bardzo nam jest trudno tutaj jakby ekstrapolować tego, tak, moglibyśmy iść tym tropem i jeżeli faktycznie jest 6 tysięcy sprawiedliwych, prawda, przeliczymy to przez liczbę osób, które się na ziemiach polskich przeżyły, tak? Którzy ocalały na ziemiach polskich po aryjskiej stronie, no to możemy tutaj mnożyć te liczby i podawać nawet w milionach, ale to nie ma żadnego uzasadnienia źródłowego. Marcin Urynowicz, profesor Grzegorz Berendt podają takie liczby około 200-300 tysięcy osób zaangażowanych w pomoc. To, co jest problemem, to to, że po 1945 roku w polskiej historii wydarzył się PRL. I wiele z historii, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, w tym okresie po prostu nie było dyskutowanych. Wręcz ja mam w źródłach często takie informacje, gdzie ludzie piszą na przykład do Żydowskiego Instytutu Historycznego i proszą o zachowanie anonimowości, bo gdzieś się wydało w społeczności lokalnej, że oni udzielali pomocy ludności żydowskiej i oni bardzo by prosili, żeby takich wiadomości nie upowszechniać, bo obawiają się pewnego rodzaju ostracyzmu. Więc to też nie jest tak, że w każdym momencie naszej historii tych bohaterów doceniano.
I oczywiście to działa w drugą stronę. Wiele źródeł związanych z przemocą, indywidualną przemocą zbiorową, szantażystach, szmalcownikach, nam bezpowrotnie przepadło. I ja mogę sobie, przypominam sobie takie historie z mojej małej miejscowości, gdzie lokalni wiedzieli o tym, kto w czasie okupacji zabił ukrywającą się we wsi dziewczynkę 10-letnią żydowską. Jakby rozumując w tych kategoriach, że jest to przysługa dla tej wsi, bo gdyby Niemcy się dowiedzieli, to spadłaby na tym wieś represja. Ale tego nigdzie nie znajdziemy w źródłach pisanych. To są historie, które funkcjonują w tej społeczności, są przekazywane przez członków tej społeczności, ale tak jak powiedziałam, iż powtórzę się to jeszcze raz, one nie funkcjonują w historii pisanej. W związku z tym ja myślę, że wiele z tych historii po prostu już nigdy więcej się nie ujrzy światła dziennego, tym bardziej, że większość tych osób, które pamiętały II wojnę światową, byli świadomymi ludźmi w okresie II wojny światowej, no po prostu już dzisiaj albo nie żyje, albo jest zdrowotnie nie w stanie niewiarygodnie do końca o tym powiedzieć. No właśnie, tutaj w Twojej wypowiedzi kilka razy pojawiło się kluczowe, myślę, dla każdego historyka słowo, to jest źródło. Do czego zmierzam? Mówimy o jakichś statystykach, mówimy o skali, mówimy o relacjach. Natomiast pojawia się pytanie o to, jak badać relacje polsko-żydowskie, z jakimi dylematami, jeżeli chodzi o źródła, my jako historycy się borykamy, przed jakimi wyzwaniami stoimy? No tych wyzwań jest bardzo dużo i to nie dotyczy tylko aspektu historii II wojny światowej, jakim są stosunki polsko-żydowskie, to dotyczy szerzej tematyki zakłady społeczności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Źródła, którymi dysponujemy, one nie są doskonałe. To zależy, o jakiej społeczności mówimy. Tak, jeżeli jestem badaczem zagłady i badam na przykład getto łódzkie czy getto warszawskie, jestem w dosyć komfortowej sytuacji, bo wiele z dokumentów administracyjnych dotyczących historii tych gett się zachowało. Oprócz tego mamy źródła typu dokumenty osobiste, pamiętniki, wspomnienia pisane w okresie okupacji. To też nie jest bez znaczenia, bo one są pisane na gorąco. Owszem, może są emocjonalne, ale pewne informacje, które są tu i teraz w danym czasie historycznym, po prostu jesteśmy w stanie dzięki nim odtworzyć. Mamy też szereg relacji z okresu powojennego. Są dokumenty administracyjne, dokumenty typu postępowania sądowe, postępowania karne, tak zwane sierpniówki z dekretu sierpniowego karzącego osoby uznane za kolaborantów współpracujących z Niemcami. Czy mamy też źródła prowincji kościelnej, mamy szereg źródeł wytworzonych również po latach, bo to jeżeli na przykład mówimy o getcie łódzkim czy warszawskim, były naprawdę potężne jednostki, wiele osób przechodziło, jeżeli mogę takim językiem powiedzieć, przez te miejsca. Też w związku z tym sporo osób ocalało i jest materiał, na którym można pracować. Ale są takie miejsca, gdzie tych źródeł jest bardzo mało. Na przykład dysponujemy kilkoma, ledwie świadectwami. Czy na przykład, jeżeli mówimy o historii obozów zagłady i osoby, które były w tych ośrodkach, które przeżyły, to też jest garstka. Powiedzmy, z Sobiboru mamy więcej świadectw, dlatego że był bunt, część osób uciekła, przeżyła. No ale już na przykład z Bełżca takich świadectw nie będzie. To był pierwszy obóz zakłady, tam jest raptem kilka świadectw, które mówią nam o tym, co się działo w tym obozie. I tak samo jest z relacjami polsko-żydowskimi. Są źródła, na podstawie których je odtwarzamy. No, to są przede wszystkim relacje, pamiętniki, wspomnienia osób ocalałych z zakłady. To jest dokumentacja w przypadku, jeżeli próbujemy starać się o, czy osoby próbowały się, rodziny próbowały się starać o uzyskanie tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Niezależnie od tego, czy to się skończyło uhonorowaniem, czy też nie, bo w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego jest cały dział odznaczeń i nie zawsze tam te historie kończą się rozstrzygnięciem w postaci medalu, ale faktycznie te historie pomocy tam są, czy historie one są wiarygodne, natomiast ponieważ nie spełniano, tak jak wspomniałam wcześniej, wszystkich kryteriów, nie było odznaczenia.
Takim źródłem, który jest stosunkowo od niedawna analizowany w aspekcie badania relacji polsko-żydowskich, są sierpniówki. Czyli, tak jak powiedziałam, te postępowania karne, które miały miejsce po II wojnie światowej. Natomiast z tymi dokumentami trzeba szczególnie uważać, dlatego że należy również uwzględnić kontekst historyczny, w jakim te postępowania karne miały miejsce i kogo i z jakich powodów próbowano w ramach tych postępowań skazać. Często one bowiem były wymierzone na przykład w członków podziemia niepodległościowego i czasami po prostu te sprawy mają przechył, jeżeli mogę tak to delikatnie powiedzieć. Trzeba je konfrontować z innymi źródłami i nie brać ich literalnie, nie zawsze przynajmniej nie brać literalnie jako ich treść jako po prostu prawdziwą, ale to jest myślę podstawa w badaniach historyków, że trzeba krytycznie podchodzić do źródeł i krytycznie je analizować. Jeszcze tutaj uzupełnię, że takim szczególnym źródłem na pewno są relacje Żydowskiego Instytutu Historycznego, które powstawały w oparciu o działalność komisji, Żydowskiej Komisji Historycznej, bo są najwcześniej zbierane relacje. Tak naprawdę już od końca 1944 roku, 1945, 1947, więc ich wartość jest taka, że no, są wczesnymi świadectwami. I oczywiście można byłoby się spodziewać, że jeżeli to były Żydowskie Komisje Historyczne, no, to tam są przede wszystkim relacje ocalałych, ale oprócz tego są też relacje Polaków o pomocy, czy o tej ciemnej stronie, także w tym zbiorze. Zbiór liczy ponad 7 tysięcy relacji, więc całkiem sporo. I on obejmuje swoim obszarem w zasadzie cały teren Generalnego Gubernatorstwa i nie tylko. Ciekawe jest to, że w 1945 roku opracowano kwestionariusz do badania ocalałych z zagłady. Ten kwestionariusz był, można tak powiedzieć, kapitalny jako źródło socjologiczne. Dlatego, że no, gdybyśmy go porównali pewnie z takimi narzędziami, którymi dzisiaj się posługują historycy, szczególnie historycy historii mówionej, no to tam większość tych zasad jest przestrzegana. Jest cała instrukcja, która mówi o tym, jak postępować ze świadkiem, że nie należy go męczyć, należy podchodzić do niego z empatią, nie można sugerować, nie można wpływać na wypowiedź, należy dać się swobodnie wypowiadać tym osobom. Oddzielne były kwestionariusze do badania dzieci, oddzielne były kwestionariusze do badania osób, które były członkami na przykład konspiracji. Ale to często niestety tak bywa, że teoria teorią, a praktyka praktyką. I gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko te kwestionariusze, które są naprawdę super szczegółowe, obejmujące wszystkie niemal dziedziny życia, od wybuchu wojny, wydarzenia początku wojny, liczebność społeczności żydowskiej, przez warunki mieszkaniowe, aprowizacyjne, pracę, właśnie po relacje polsko-żydowskie. Gdyby te wywiady, można tak to nazwać, z ocalałymi były przeprowadzane zgodnie z tym kwestionariuszem, dzisiaj jako historycy dysponowalibyśmy kapitalnym materiałem nie tylko do badania właśnie stosunków polsko-żydowskich, ale w ogóle życia codziennego w okresie II wojny światowej, nie tylko zagłady. Natomiast no, praktyka była różna i często te kwestionariusze są bardzo lakoniczne, skupiają się na, głównie na zbrodniach, na takich, powiedzmy, najbardziej dramatycznych wydarzeniach, co też jest zrozumiałe z takiego psychologicznego punktu widzenia. Wobec skali zbrodni, jaka się wydarzyła, ludziom nie wydawało się istotne mówić o tym, co jedli w okresie okupacji, czy na przykład ich relacje z sąsiadami układały się poprawnie, czy też nie. No, raczej skupiali się na tym, jakich Niemcy dokonali zbrodni, ile osób zamordowano i tak dalej. No i to jest taki mankament tych relacji, bo wiele z nich po prostu nie mówi o stosunkach polsko-żydowskich. Innym problemem jest to, że często w tych źródłach jest taka anonimowość, tak? Jeżeli jeszcze mówimy o przypadkach udzielania pomocy, nie? Szczególnie pomocy długotrwałej, to faktycznie pojawiają się szczegółowe opisy miejsca, nazwiska. Natomiast w przypadku szantażu, szmacownictwa, no ja akurat zajmuję się okupowanym Krakowem, badam te stosunki polsko-żydowskie w okupowanym Krakowie i jest bardzo dużo relacji poświęconych czy wspominających o tym, że dochodziło do różnych właśnie negatywnych zachowań. Ale w zasadzie w większości te źródła są anonimowe pod względem sprawców. To już nawet nie chodzi o to, czy tam ktoś wskazał nazwisko,
Ale jakościowo też trudno jest uchwycić, czy mowa jest o na przykład danej, czy powiedzmy relacje A, B, C i D mówią o tej samej osobie, która na przykład uczyniła sobie ze szantażu jakiś swego rodzaju proceder, źródło zarobkowania, czy cały czas mówimy o przypadkach różnych osób szantażujących. Czy to byli na przykład, nie wiem, członkowie jakichś przedwojenni lumpen proletariatu, czy to już na przykład są zupełnie inne osoby, nie wiem, na przykład rodzaj donosów sąsiedzkich. Tego nie jestem w stanie póki co ustalić. Wydaje mi się, że większość tych donosów na terenie okupowanego Krakowa czy szantaży to były jednak szantaże sąsiedzkie, wynikające z różnych zaszłości, na przykład nie mające nic wspólnego z pochodzeniem tych ludzi, czy na przykład nie przewijają mi się tam jacyś ludzie z lumpen proletariatu tak szeroko rozumianego krakowskiego sprzed wojny, drobni przemytnicy, rzezimieszkowie, różne osoby skazane. Natomiast to są jakieś takie moje wstępne na razie rozpoznania. Być może za rok będę Państwu w stanie więcej powiedzieć na temat struktury krakowskich szmelcowników. Ale jeszcze raz podkreślam, wiele z tych relacji po prostu nie pozwala na analizę jakościową tej grupy i to jest też duży mankament. No skoro już mówimy o tym, jak badać relacje polsko-żydowskie, to myślę, że no nie sposób nie zapytać Cię o publikację, która jakiś czas temu w polskim środowisku naukowym wywołała duże i różne emocje, tak? Mam tutaj na myśli pracę Dalej jest noc, wydaną pod redakcją naukową Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, gdzie autorzy we wstępie wyraźnie zaznaczają, że właściwie interesują ich tylko te postawy negatywne. I tu chciałabym Ciebie zapytać, na ile uważasz, że wnioski końcowe tej pracy są miarodajne? To jest trudne pytanie, bardzo trudne pytanie, dlatego że jak dostrzegam takie różne poziomy tej pracy. Po pierwsze, podjęty temat badawczy no jest jednym z wielu tematów badawczych, które w tej materii można podjąć. Tak? Możemy badać szmalcownictwo, możemy badać pomoc, możemy badać kompleksowo te stosunki polsko-żydowskie. Mi się wydaje, że najbardziej właściwym sposobem jest badanie właśnie kompleksowe, dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę jedną, tą negatywną, albo tą drugą, pozytywną stronę, to i tak dalej obraz tej sytuacji okupacyjnej nie jest pełen. Druga kwestia jest taka, ja się w ogóle cieszę, że takie badania są podejmowane, dlatego że mamy z czym polemizować. Możemy się z częścią tych ustaleń zgadzać, możemy się z częścią tych ustaleń nie zgadzać, ale mniej więcej 10%, 20%, jeżeli dobrze liczę, razem z pracami Eli Rączy i wcześniejszą pracą profesora Grabowskiego, Dąbrowie Tarnowskiej, tych powiatów jest w jakimś sensie zrobiona, tak? W takim rozumieniu, że są przyczynki, które możemy rozwijać w takim czy innym kierunku. Więc pod takim względem poznawczym dobrze jest, że ta praca powstała i że, tak jak powiedziałam, możemy się z częścią tych ustaleń zgadzać, z częścią się nie zgadzać, ale przynajmniej jest materiał, na którym możemy pracować. To, co może być problematyczne, to, że w tych strategiach przetrwania, bo książka dotyczy strategii przetrwania, przede wszystkim ukazana jest ta negatywna strona, tak? To znaczy w mniejszym stopniu autorzy skupiają się na pomocy udzielonej ludności żydowskiej, czy nawet próbom, które były podejmowane pomocy. Natomiast to jest zawsze jakiś subiektywny wybór autorów, to w którą stronę idą, w jakim kierunku zmierzają. Oczywiście nie ma prac bez błędów, nie ma prac, w których wykorzystane są wszystkie źródła. Oczywiście tutaj we wstępie do książki możemy przeczytać, że autorzy starali się, czy wykorzystali w zasadzie wszystkie dostępne źródła. No, to jest moim zdaniem dość ryzykowne twierdzenie, dlatego że zawsze znajdą się źródła, które możemy wykorzystać i pogłębić po prostu te badania, czy też mogą być źródła wywołane, bo nie wszyscy autorzy tych prac korzystali ze źródeł wywołanych w postaci rozmów jeszcze z osobami, które mogłyby coś wskazać. Tu problematyczne jest też wykorzystanie źródeł proweniencji kościelnej, dlatego że są materiały na przykład dotyczące neofitów, które w niedużym stopniu, przynajmniej dla części powiatów, ja akurat się specjalizuję w południu Polski, w tym dystrykcie krakowskim, więc nie wszystkie materiały chociażby dotyczące neofitów, którzy też byli zaliczani przez prawodawstwo niemieckie do społeczności żydowskiej, zostały wykorzystane.
Natomiast tak jak powiedziałabym, ja bym tu rozdzieliła dwie warstwy, to znaczy warstwę jedną, taką jakby funkcjonowanie tej książki i to, że być może dzięki niej dalsze badania będą podejmowane z zmianą metodologii, bądź też bez zmiany metodologii, ale będą. I jakby taką warstwę, z którą zawsze możemy polemizować, bo to jest tak, że każdy autor, który wydaje książkę, prawda, to jest materiał na jakiś moment jego badań. I owszem, no, możemy pewnie pisać książki w nieskończoność i próbować je zawsze poprawiać, natomiast nawet jeżeli ta książka już się ukaże, zawsze możemy znaleźć w niej jakieś potknięcia. No i ta książka też nie jest wolna od potknięć, ale dzięki temu jest dyskusja. A na ile te wnioski są miarodajne? Bo jednak mówimy o wybranych powiatach, prawda? To nie zbadano całego terytorium i dość powiatach, no, dość specyficznych pod względem położenia. No oczywiście, to jest istotne, dlatego że większość tych powiatów to są albo powiaty w sąsiedztwie, na przykład obozów zagłady, albo na drodze do obozów zagłady, albo pod powiaty graniczne, tak jak na przykład powiat nowotarski, gdzie też ta sytuacja jest specyficzna. I to trzeba mieć na względzie, że to nie są w związku z tym, myślę, powiaty w 100% miarodajne. Dlatego ja bym uważała z ekstrapolowaniem tych wyników badań na jakby cały teren generalnego gubernatorstwa. No i też oczywiście zawsze to jest klasyczny problem wszystkich, myślę, badaczy zajmujących się zagładą, to, że no nie jesteśmy w stanie prześledzić losu każdego człowieka, każdej indywidualnej jednostki, którą nawet jeśli bardzo byśmy się starali, chcieli dotrzeć. I to widać w poszczególnych tekstach, że no na przykład liczby są podawane w zaokrągleniu do takiej czy innej strony, co też zawsze powoduje ten jakby, no, dyskomfort, że to nie jest ta liczba ostateczna, zamknięta i pewnie no, nigdy nie dojdziemy do takich liczb ostatecznych, zamkniętych, no, bo po prostu nie ma takiej możliwości. Nie jesteśmy w stanie prześledzić losu każdej osoby, która podejmowała próbę przetrwania po alijskiej stronie. A, no, to jest też tylko, zależy z jakiej strony na to patrzymy, 20%, więc też nie jest to nawet blisko połowy, w związku z tym, tak jak mówię, nie jest, dla mnie to jest zawsze trudne, żeby na podstawie cząstkowych wyników robić sytuację, czy ekstrapolować na sytuację całego generalnego gubernatorstwa. Ja to traktuję jako dobry punkt wyjścia do dalszych badań, zachętę do dalszych badań. No nie sposób też, wydaje mi się, nie przywołać w tej dzisiejszej dyskusji nazwiska Jana Tomasza Grossa. I tutaj podzielę się taką osobistą refleksją. Jakiś czas temu byłam na konferencji w Berlinie. Była to konferencja zorganizowana dla młodych badaczy, gdzie mieliśmy warsztaty dotyczące stosunków polsko-żydowskich podczas II wojny światowej i ze zdumieniem jakby przyjęłam informację, że moi koledzy doktoranci z Niemiec właściwie znają tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o polskie badania, znaczy znają książkę Sąsiedzi, tak? Więc i teraz jak wczytujemy się w badania zachodnich historyków, nie wiem, czy doktor Mylaczyk się ze mną zgodzi, ale odnoszę wrażenie, że Jan Tomasz Gross, jego prace są pozycjami obowiązkowymi w bibliografii zachodnich badaczy. Jaki jest twój stosunek do pracy? No i znowu trudne pytanie. Takie, no nie ma, myślę, jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że to jest kilka wątków. Myślę, że plusem tego, że w ogóle praca Jana Tomasza Grossa się ukazała, mówimy o książce Sąsiedzi, jest to, że w ogóle zaczęła się dyskusja o tym, o tej ciemniejszej stronie relacji polsko-żydowskiej, która jest bardzo potrzebna dla pewnego obrazu tego, jak wyglądała, jakie były warunki okupacyjne i do czego doprowadzały warunki okupacyjne w relacjach właśnie pomiędzy tymi nacjami. I tak jak patrzę sobie na historiografię od 1945 roku do 2000 roku, kiedy praca Grossa się ukazała, no to w większości prace te podejmowały jednak problematykę pozytywną. Oczywiście są tu różne uwarunkowania historyczne, są różne uwarunkowania również polityczne, o których już wspominałam, historia PRL-u, konkretne cezury w PRL-u, które wymuszały pewne prace, jak lata 56 czy 68.
No ale w większości jednak, jak prześledzimy sobie tą historiografię, to jednak są podejmowane prace związane z ratowaniem społeczności żydowskiej. I to niezależnie od tego, czy mówimy o badaczach związanych z Żydowskim Instytutem Historycznym, czy też nie. I tak naprawdę były pewne tendencje, oczywiście na łamach literatury czy prasy poza Polską, tak, na przykład na łamach kultury i tak dalej, ukazywały się różne artykuły poświęcone negatywnym postawom ludności polskiej wobec Żydów. I były też pewne próby podejmowane na fali sformułowania, które nie lubię, czyli karnawału Solidarności na początku lat 80., a one dość szybko zostały stłumione na rzecz właśnie pracy nie tylko o pomocy indywidualnej, ale też o działalności Żegoty, czy takich, powiedzmy, tej pomocy zbiorowej. Więc to, co jest takim pewnie plusem powstania książki Grossa, to fakt, że no, część badaczy zaczęła się zajmować na poważnie bardziej tą historią negatywną. Oczywiście też na fali książki Grossa powstało Centrum Badań nad Zagładą, możemy tak uprościć. Jest też duża debata, myślę, że no, dużo większa niż ta debata, która była po eseju Jana Tomasza Błońskiego, Biedni Polacy patrzą na getto, tego eseju z 1987 roku, oczywiście nie możemy o nim zapomnieć. Natomiast no, tutaj jest duży problem, dlatego że praca ta została wielokrotnie zrecenzowana bardzo krytycznie, jeżeli chodzi o dobór faktów, jeżeli chodzi o wykorzystanie źródeł, wybiórcze traktowanie źródeł, pisanie pod tezy i tak dalej. Więc jakby no, tutaj chciałabym, żeby to dobrze wybrzmiało, że jakby krytycznie bardzo podchodzę do samej pracy. I tego, jaki ona ze sobą niesie przekaz. Natomiast są też pewne pozytywne uwarunkowania tego, że ona się w ogóle ukazała. I oczywiście są badania, które w pewnym sensie polemizują z ustaleniami Grossa i są prowadzone przez historyków w sensu stricto. No, Jan Tomasz Gross takim historykiem jest bardziej socjologiem niż historykiem. Myślę tutaj o publikacji wokół Jedwabnego, która powstała w 2002 roku przez grupę historyków wokół Instytutu Pamięci Narodowej i pracę uzupełniała wybór dokumentów. Dzięki temu też możemy nie tylko przeczytać o kontekście historycznym, ale również skorzystać z dokumentów, które też teoretycznie wykorzystywał Jan Tomasz Gross. Natomiast poruszyłaś tutaj jeszcze jeden istotny problem. To jest problem tego, jak historiografia polska przebija się, albo jak się nie przebija w Europie Zachodniej, czy no w świecie anglosaskim, w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że tu jest to bardzo istotny aspekt, bo mamy wielu fantastycznych badaczy, powstają prace, ale one nie są tłumaczone, prawda? Problem tłumaczenia to jest jeden problem. Problem dystrybucji tych prac to jest drugi problem, ale jest jeszcze trzeci problem. To znaczy, nawet jeśli tłumaczymy prace napisane przez historyków, profesjonalistów w Polsce, to one są jednak pierwotnie pisane na polski grunt naukowy, co nie musi być jakby tożsame z tym, że będą zrozumiane w odbiorze w świecie zachodnim. Tak? To znaczy, my piszemy książki przede wszystkim na grunt polski, później je tłumaczymy i one wtedy trafiają do wąskiego grona specjalistów. Nie piszemy książek, które można byłoby pokazać masowemu odbiorcy, które byłyby zrozumiane przez masowego odbiorcę, właśnie pisane z myślą o nim, tak? Tam, gdzie tłumaczy się pewne pojęcia, terminy, uwarunkowania, kontekst, a nie tylko konkretny case, dajmy na to, który, tak jak powiedziałam, trafi do wąskiego grona specjalistów zajmującego się jakimiś studiami, na przykład nad zagładą. I to jest moim zdaniem duży problem, dlatego że no, możemy tutaj pisać wiele fantastycznych rzeczy, pisać książki naprawdę oparte o potężną bazę źródłową, krytyczne, ale nie zawsze muszą mieć przełożenie na to, że będą cytowane, tak jak powiedziałaś, w pracach na Zachodzie. A czy to też nie wynika troszeczkę z faktu, bo jesteśmy jakby świeżo z członkami koła po spotkaniu z Joanną Ostrowską, która niedawno ukazała się jej fantastyczna, moim zdaniem, praca na temat tych robotnic, seksualnych robotnic przymusowych w Auschwitz. I ona wyraźnie na tym spotkaniu powiedziała, z jaką niechęcią spotykała się prowadząc te badania, tak? Już pomijam fakt w kwestii, po co się tym zajmować, przecież ich było tylko 73.
to fakt, że były to seksualne robotnice przymusowe i wiele takich tematów jest zamiatanych pod dywan. O ile wydaje mi się, że one, że tego typu kwestie na gruncie niemieckim, że to środowisko naukowe w Niemczech jest nieco bardziej otwarte, tak u nas jednak borykamy się z tym, że pewne tematy w dalszym ciągu są tematami tabu, prawda? Tak, ja też wielokrotnie rozmawiałam na różnych seminariach. Joanna prezentowała właśnie to, w jaki sposób była traktowana, czy jak podchodzono do jej tematu, jak odcinano ją od źródeł. No to jest duży problem. Natomiast ja powiem też ze swojego doświadczenia, kiedy pisałam książkę na temat historii kobiet żydowskich w okupowanym Krakowie, gdzie no też nie zawsze spotykało się to ze zrozumieniem, no bo po co pisać historię kobiet, skoro no one też były skazane na zakłady. Owszem, wszyscy, cała społeczność żydowska była skazana na zakłady, niezależnie od tego, czy mówimy o dzieciach, dorosłych kobietach, mężczyznach, prawnikach, lekarzach i tak dalej, można wymieniać w nieskończoność. Natomiast są pewne problemy, które były charakterystyczne dla kobiet i uważałam, że w tej historiografii dotyczącej okupowanego Krakowa one po prostu nie wybrzmiewają. I ta historia była pisana i jest pisana z perspektywy mężczyzn. Chociażby kwestia życia religijnego. Bardzo często spotykałam opisy o tym, że uczęszczaliśmy do synagogi. Co to znaczy uczęszczaliśmy do synagogi w getcie? Czy mowa jest tu tylko o mężczyznach, czy również była wydzielona sekcja dla kobiet, rabiniec? Bo nie mówimy tu o synagogach nurtu reformowanego, tylko ortodoksyjny. Tego nie wiem. Źródła milczą. I to jest takie odtwarzanie po prostu takiej układanki jakby z puzli. Część rzeczy udało mi się odnaleźć, nie wiem, na przykład dotyczących mykwy. W historiografii na temat okupowanego Krakowa nie było takich informacji, żeby działały mykwy na terenie miasta. I oczywiście według rozporządzeń niemieckich nie mogły działać, bo były to instytucje typu religijnego, były zamykane. Ale każda łaźnia była tak wykorzystywana jako mykwa i są na ten temat na przykład ogłoszenia w gazecie żydowskiej. Więc no jest taka tendencja, żeby pewne, znaczy może nie tendencja, ale są pewne tematy, o których po prostu mniej się pisze. W ogóle tematyka życia codziennego jest jakby, może dzisiaj to się zmienia, ale jeszcze w historiografii 10-15 lat temu na temat życia codziennego społeczności żydowskiej pod okupacją, no niewiele było tekstów życia artystycznego, a takie historie też się wydarzały. Tak naprawdę przecież no, kwestia fizycznej eliminacji, eksterminacji zakłady to jest dopiero 42 rok. Do 42 roku ci ludzie funkcjonowali, żyli, starali się żyć w miarę możliwości normalnie. Jak sobie to porównuję z historiografią, którą no, pozyskiwałam do badań nad historią kobiet z Zachodu, no to badania na temat kobiet i zakładu, czy ich funkcjonowania w getcie, w obozach, właśnie kwestii przemocy seksualnej, gwałtu jako takiego też jednego z istotnych problemów, jakie dotyczyły, czy ciąży, narodzin dzieci w obozach i tak dalej. Na łamach historiografii amerykańskiej, angielskiej, niemieckiej, no to nie jest temat dzisiaj tylko podejmowane. Te prace są od lat 90., 80. Po prostu przedmiotem badań. Są pewne po prostu takie, no nie chcę powiedzieć zapóźnienia, ale są takie tematy, które u nas są po prostu z różnych przyczyn podejmowane nieco później, a szkoda. Droga Martyno, pomimo tego, że mam jeszcze kilka interesujących kwestii, o które chciałabym Cię zapytać, z mojej strony muszę w tej chwili, ponieważ goni nas czas, muszę w tej chwili zamknąć tą dyskusję i oddaję głos Państwu. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, to to jest ten moment, kiedy można zapytać naszego gościa. Bardzo proszę, Bartosz. Ja troszeczkę może z innej perspektywy, bo jestem ciekaw Pani postrzeżenia tego polscy komuniści, a mniejszość żydowska. Wiem, że to jest szeroki temat, ale może coś Pani mi powie na temat splecania się tych losów, albo na przykład wnikania, przyłączania się członków mniejszości żydowskiej z komunistami. Czy to robili dlatego, że czuli się bardziej bezpiecznie, gdy się już skończyła wojna i Sowieci przychodzili, czy może im się podobała ta ideologia? Nie wiem, jak Pani to postrzega. Znaczy, ja myślę, że tak jak w przypadku innych tematów jest to temat złożony.
dalej jest tym przebiciem. Jest to temat złożony, dlatego że jakby z jednej strony mamy taką kwestię, że no jakby tej, bo rozumiem, że chodzi Pan o partyzantkę komunistyczną, tak? W pewnym sensie no Żydzi mogli znaleźć tam schronienie, tak? Jakby to jest ten element partyzantki, który ich jakoś przyjmuje i są w stanie, powiedzmy, w tych oddziałach w jakimś sensie funkcjonować. Oczywiście ja nie chcę tutaj w żaden sposób wchodzić w ten stereotyp żydokomuny, no ale oczywiście przed wojną była część, przede wszystkim taka młodsza społeczność żydowskiej, która w jakimś sensie się przyłączała do ruchów komunizujących i myślę, że jak na taką 3,5-milionową społeczność, no nie jest to nic dziwnego, że jakiś tam odsetek tej społeczności się do takich ruchów przyłączał. Te ruchy były atrakcyjne pod względem różnym, socjalnym i tak dalej. I to też ma jakieś tam przełożenie w okresie okupacji. To, co jest zawsze takim problematycznym aspektem, to jest to oskarżanie społeczności żydowskiej, szczególnie na tych terenach wschodnich, o takie entuzjastyczne witanie wkraczającej Armii Czerwonej, witanie ich bramami i tak dalej. Ta narracja szczególnie przejawia się na łamach tych relacji osób związanych z Armią Andersa, którzy wyszli z Armią Andersa gdzieś jakby to pokutuje. Natomiast to, co zawsze jest dla mnie takim problemem, to jest skala tego zjawiska. Bo nikt przy okazji tych relacji nie mówi o tym, jak liczna to była grupa i jak to wyglądało na tle na przykład Polaków, którzy też przecież komunizowali, też były takie grupy. Jak się ma do tego po prostu, czy ta społeczność żydowska była nadreprezentowana, czy była niedoreprezentowana i tak dalej. No przecież nie było tak, że cała społeczność żydowska witała Armię Czerwoną, tylko no jakaś tam grupa ludzi, tak? Więc ja tu zwracam uwagę na takie pewne problemy, które są z interpretacją tego zjawiska, tak? Za które później Żydzi byli oskarżani i byli później no też w pewnym sensie stereotypowo postrzegani. No jeżeli chodzi o samą tę partyzantkę, no to jest kwestia tego, jakby też myślę, strategii przetrwania, próby znalezienia sobie po prostu miejsca, no bo to też jakby nie każdy się przełączał, tak? Mamy przecież, no tutaj, nie wiem, na Białorusi, tak, chociażby o tym pisał Bogdan Musiał, tak, o tych kwestiach, czy tam działających tych obozów rodzinnych i tak dalej. No to jest jakaś kwestia obierania strategii przetrwania. Czy jakieś pytanie? Chodzi mi o to po prostu, żeby pokazać, że nie wszyscy robili to ideologicznie po prostu. Bardzo proszę, pan doktor Młynarczyk. Dziękuję bardzo. Zanim zadam pytanie, to wcześniej wywołałaś mnie do odpowiedzi odnośnie Jana Tomasza Grossa. Ja tylko tak na połę anegdotycznie, króciutko powiem, tak, zgadzam się z tobą. Sąsiedzi w krajach zachodnich są uznawani za tą pozycję na temat postaw społeczeństwa polskiego w trakcie Holokaustu. Doświadczyłem tego na własnej skórze, gdy starałam się opublikować artykuł naukowy w jednym z renomowanych angielsko-saskich czasopism. Takie artykuły idą tam do recenzji i wracają z uwagami anonimowych recenzentów, będących no, doniosłymi badaczami, ważnymi badaczami z danej tematyki. No i to było poświęcone właśnie w części tej problematyce i tam wytknięto mi, że praca Jana Tomasza Grossa nie została w dostatecznym stopniu uwzględniona. Ja celowo ją pominąłem, ponieważ uważam, że są prace lepsze. Między innymi to, na co nasza referentka pani się tutaj powołała, czyli ta praca wokół Jedwabnego ze strony IPN-u. To jest praca kompetentna. Natomiast w związku z natłokiem błędów, przeinaczeń i zbyt daleko idących interpretacji czy nadinterpretacji, sąsiadów chciałem pominąć i natrafiłem na mur oporu idący tak daleko, że dostałem od redaktora tego numeru po prostu polecenie, by tą pracę uwzględnić. Oczywiście zrobiłem to, zawierając pół strony komentarza, dlaczego ta praca jest problematyczna, więc tak to wygląda. A teraz do tego chciałbym powiedzieć, też mam całą kartkę pytań, nie zamierzam tego teraz czytać, natomiast chciałbym zadać pytanie najważniejsze, ponieważ wykład, jak na razie nam się, znaczy nie wykład, tylko nasza rozmowa,
Jak na razie się prezentuje troszeczkę zbyt jednostronnie w mojej ocenie. Mianowicie tematycznie mieliśmy się zajmować stosunkami polsko-żydowskimi, a na razie w znacznym stopniu omówiliśmy wyłącznie kwestię pomocy. I pani tutaj mówiła, że no liczby wskazują od 20 do 300 tysięcy rozpiętości. To świadczy o absolutnym absurdzie wszelkich prób szacowania tego liczbowego, tak? To znaczy, że nie wiemy, ile było. Tak? Bo jeżeli jedni mówią, że 20 tysięcy, a drudzy mówią, że 300 tysięcy, to znaczy, że obie liczby są kompletnie z powietrza. Tak? Natomiast, ile by tego nie było, czy 20 tysięcy, czy 300 tysięcy, to w II Rzeczypospolitej, w trakcie II wojny światowej, żyło około 24 milionów Polaków. Tak? Czyli jest to absolutna mniejszość. Czyli większość postaw to nie była pomoc. Tak? Więc chciałbym się dopytać, gdyby pani została zapytana przez przedszkolaka na ulicy, jak Polacy reagowali na Żydów w trakcie II wojny światowej, chodzi tutaj no, o postawy dominujące, to jakby pani odpowiedziała, to jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie jest takie, chcę również, abyśmy porozmawiali trochę o sprawstwie Polski, tak? To znaczy zarówno o szmalcownikach, ale też sprawcach instytucjonalnych, jak na przykład policja granatowa. Tak? Co naturalnie nie ma oznaczać, że cała policja granatowa mordowała Żydów, ale była wykorzystywana przez niemiecki aparat terroru do tego, by ich prześladować. Tak? To na razie może tyle, a później zobaczymy. Oczywiście tutaj jakby to nie ulega wątpliwości, że postawy pomocy czy postawy szantażu szmalcownictwa, różne postawy negatywne to jest skrajność. To zawsze jest tak, że oczywiście te postawy wzbudzają największe zainteresowanie mimo wszystko, że są najmniejsze liczbowo, natomiast no to zawsze jest takie ciekawe, dlaczego jedni się decydują pomagać, a inni się decydują na te postawy negatywne. Większość społeczeństwa była obojętna. I czy ta kategoria obojętności to też nie jest moja ulubiona kategoria, dlatego że ona jest bardzo pojemna. Co to znaczy, że ktoś jest obojętny? Co to znaczy, że ludzie byli obojętni? Tego nie jesteśmy w stanie przede wszystkim uchwycić źródłowo. Źródła mówią nam albo o tym, że ktoś się zachowywał pozytywnie, albo o tym, że ktoś się zachowywał negatywnie. Obojętność mogła być, nie wiem, obojętnością wynikającą z niemocy w ogóle podjęcia jakiegokolwiek działania. Bo nie wiem, mam rodzinę i nie zaangażuję się w pomoc, a z drugiej strony nie interesuje mnie gnębienie tych ludzi. To jest też kwestia, nie wiem, była część ludzi, która współczuła. To też jest jakaś forma, no to nie jest obojętność, współczucie to nie jest obojętność, ale to też nie jest podejmowanie żadnej akcji. Ani w jedną, ani w drugą stronę. Byli ludzie, którzy, tak jak powiedziałam na początku, cieszyli się z tego, że ze społecznością żydowską dzieje się to, co się dzieje. Czy w wymiarze takim prawnym, że oni są izolowani, zabiera się im majątki, zakazuje się im podróżowania, czy później zamyka się ich w gettach. Ale jakby cieszenie się z tego to też nie jest obojętność. To też jest jakaś zajmowanie jakiegoś stanowiska, ale również nie podejmowanie żadnej dodatkowej akcji. Paradoksalnie to miało wpływ na ludzi, którzy ukrywali się po rosyjskiej stronie. I w wielu relacjach są opisy ludzi, którzy funkcjonowali po aryjskiej stronie, na aryjskich papierach albo bez tych papierów, przemieszczali się po mieście, na przykład po Warszawie, Krakowie i słyszeli rozmowy prowadzone w tramwaju. Niby nie jest to podejmowanie żadnej akcji, bo ci ludzie, którzy dyskutują w taki sposób, jakim zaraz będę mówić, nie idą, nikogo nie szantażują, nikomu też nie pomagają, ale rozmawiają w sposób taki zadowolony, że właśnie o to, nie wiem, getto się pali. I dla tych ludzi, którzy są Żydami, ukrywają się po rosyjskiej stronie, to jest sytuacja szalenie trudna, bo oni muszą emocjonalnie zachować spokój. I to niby jest jakaś forma, powiedzmy, nie że obojętności, nie podejmowania akcji w jedną czy w drugą stronę, ale to mogło mieć wpływ na to, jaki był nastrój tych ludzi, którzy się ukrywali po rosyjskiej stronie, jak oni funkcjonowali po rosyjskiej stronie. Więc to jest szalenie trudne, jakby omówienie tej szarej strefy, tych takich zachowań, które teoretycznie, tak jak powiedziałam, nie skutkowały na konkretną osobę podejmowaniem żadnej akcji wymierzonej w tę osobę, ale z drugiej strony, jeżeli jesteśmy świadkami takich wydarzeń i usłyszymy na przykład rozmowę o tym, że fajnie, że Hitler, dobrze, że Hitler robi porządek z Żydami, bo fajnie, słowo nikt wtedy nie używał, czy nie wiem, że dobrze, że getto się pali, to też wpływało na tych ludzi. Więc to, co ja się staram pokazać, to jest złożoność tych relacji. I oczywiście postawy pozytywne, postawy negatywne, to jest margines.
Liczby, tak jak tutaj Pan słusznie zauważył, nigdy nie będziemy w stanie ustalić. To samo też starałam się pokazać w toku swojej wypowiedzi, bo z różnych względów nie mamy źródeł, nie mamy już kogoś, kto nam opowie zarówno o tym, jak był szantażowany, czy jak mu pomagano. I możemy mówić, możemy przyjąć, że to było 300 tysięcy z jednej strony. Problem pojawia się w drugą stronę również, bo nie jesteśmy w stanie dzisiaj w świetle dostępnych źródeł określić, ilu szmelcowników było na ziemiach polskich. Takie ostrożne szacunki mówią o 50-60 tysiącach. Gunnar Paulsson dla Warszawy, badając ten problem, Warszawa jest miastem specyficznym, to trzeba wziąć pod ogromną uwagę. Mówi o 3-4 tysiącach tylko w samym tym mieście. Dla Krakowa nie jestem w stanie Państwu jeszcze podać żadnych szacunków, bo tak jak powiedziałam w toku wykładu, że jest to na tyle problem anonimowy w tych relacjach, że trudno jest ustalić po prostu skalę tego zjawiska. Natomiast nawet jeżeli to jest 60-70 tysięcy, co to mogło oznaczać? No to jest, zależy jak to było też, jak ci ludzie byli w społeczeństwie rozlokowani, na ile oni byli widocznie działający. Ja zawsze, jakby mówiąc o tym, że nie powinniśmy badać tych postaw relacji polsko-żydowskich w sposób albo taki, podaję to na takim przykładzie. Powiedzmy, weźmiemy sobie wioskę X. I ktoś napisze, że wiosce X pomagało 3 rodziny. Co nam z tego wynika? Tak naprawdę, poza faktem ustalonym, że mamy 3 rodziny pomagające wiosce X, nie wiemy nic więcej, w jakich okolicznościach. Czy to jest dużo, czy to jest mało. Czy w tej wiosce działali również szantażyści, jacyś kolaboranci współpracujący z Niemcami? Czy oni byli na tyle widoczni i aktywni, że to mogło mieć wpływ przełożenie na inne rodziny, które mogły nie zdecydowały się udzielać pomocy? I chodzi mi o to, żeby pokazać, że trzeba te badania prowadzić w sposób po prostu kompleksowy, bo wtedy dopiero widzimy skalę jednych i drugich zachowań i to, jakie one miały po prostu przełożenie na losy ludności żydowskiej podejmujących strategię przetrwania po aryjskiej stronie. Jeżeli chodzi o kwestie tych negatywnych postaw instytucjonalnych, bo oczywiście kwestia policji, polskiej policji generalnego gubernatorstwa, zwanej popularnie policją granatową od koloru mundurów, to jest jedna rzecz, a to jest kwestia kolei, to jest kwestia Baudinstu. To jest kwestia, także nie jest to tylko kwestia polskiej policji granatowej. I tutaj oczywiście uwzględniamy kontekst, że polska policja nie była w rozumieniu, chociażby ta nazwa tak mówi, jest myląca polską policją, chociaż składała się z przedwojennych w większości policjantów, ale no, była instytucją państwa niemieckiego z określonymi sankcjami za aktywność albo brak aktywności. I oczywiście no, mówimy tutaj o grupie, która nie działa jednorodnie. W Krakowie mamy na terenie byłego niemieckiego obozu Płaszów pomnik, który jest poświęcony chyba 50, jeśli dobrze pamiętam, policjantom granatowym udzielającym pomocy Żydom. Ale w samym tym mieście jesteśmy w stanie wskazać szereg świadectw, które pokażą nam dokładnie odwrotny obraz tej formacji, szczególnie w takich momentach krytycznych, kiedy na przykład jest akcja nie wiem, czerwcowa w 1942 roku, czy październikowa w 1942 roku, czy też akcja likwidacyjna getta w 1943 roku. I ludność żydowska próbuje się wydostać poza teren getta, na przykład za pomocą kanałów. Oczywiście polska policja obstawiała kordonem getto, w związku z tym no, naturalne jest, że ci ludzie natrafią w którymś momencie na policjantów. I są różne postawy. Jedni denuncjowali, zaprowadzali na posterunek żandarmerii osoby, które próbowały uciekać. Inni odwracali głowę, bo nie było dookoła żadnego Niemca, który by dostrzegł tę sytuację i pozwalali uciec. Ale to też nie dotyczyło tylko Niemców. Obawiano się donosów z różnych stron. To nie tylko tak działało. Mógł donieść kolega z formacji. No więc problem jest jak zwykle złożony. Wiele po prostu zależało od postawy indywidualnej oraz od danych konkretnych okoliczności, jak się ktoś po prostu zachował. No formalnie oni byli jakby zobowiązani do tego, żeby każdą osobę pochodzenia żydowskiego złapaną przyprowadzić, oddać w ręce niemieckie. Natomiast no nie zawsze tak było, ale często zdarzały się sytuacje takie, że pomimo okoliczności, gdzie mogli po prostu pozwolić komuś uciec, na przykład w tej Wierzbicy i Wolicy, o której wspominałam już Państwu,
Historia wydarzyła się w ten sposób, że jedna z osób ukrywających się wyszła z kryjówki wieczorem i akurat pechowo natrafiła na policjantów klimatowych, którzy no, zapytali skąd jest. No, on powiedział, w którym domu się ukrywa. I to policjanci przyszli następnego dnia do tych gospodarzy i powiedzieli, że dali szansę, mają ci Żydzi zniknąć. No ci Żydzi nie znikli stamtąd, z tej kryjówki. I no, ci policjanci później po prostu przeprowadzili swego rodzaju obławę i w wyniku tej obławy po prostu śmierć poniosło kilka osób, tak? Czy tam kilkanaście, bo to jest mniej więcej 22 osoby, więc to są, no, są różne historie po prostu. Staram się to pokazać, że wiele zależało po prostu od indywidualnego podejścia. I to samo dotyczy też członków Baudinstu, no zazwyczaj byli młodzi chłopcy, młodzieńcy, tak, jeśli mogę w ten sposób powiedzieć, w tej formacji. Oni też byli wykorzystywani przy akcjach pacyfikacyjnych, byli wykorzystywani przy akcjach likwidacyjnych, mówiąc językiem ówczesnym. I też no, tam często w publikacjach pojawia się oczywiście informacja o tym, że dostawali pieniądze. No, nie dostawali pieniędzy za to, żeby likwidowali Żydów, tylko że brali udział w konkretnych działaniach, tak, akcjach podejmowanych, do tych działań byli skierowani. Natomiast zachowywali się różnie. Część z nich pomagała, ale wielu z nich po prostu nie. I były te postawy negatywne. To jest, to trzeba badać po prostu. I żałuję, że do tej pory nie ma żadnej pracy poświęconej czy Baudinstowi, czy właśnie policji granatowej, jako ich roli w kwestii w tych relacjach polsko-żydowskich okresu II wojny światowej. No, również kwestią, jeżeli rozmawiamy już o instytucjach, ale innego rodzaju, jest też brak publikacji poświęconej roli Kościoła katolickiego. Bo oczywiście są książki na przykład Ewy Kurek, które mówią o pozytywnych przykładach, ale to też nie zawsze tak wyglądało i nie ma jakichś takich odgórnych wytycznych. Jest to decyzja indywidualnego, na przykład przełożonego klasztoru, czy się daną osobę przyjmie, czy nie. No i są historie różne po prostu, a opieramy się w zasadzie na tym, co mówią nam ocaleli, albo właśnie konkretne osoby duchowne i zakonne, no, ale no, oczywiście tych negatywnych świadectw w klasztorach znajdziemy mniej. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie? Bardzo proszę. No, znaczy, póki nie będzie pytań z sali, to ja troszkę tych pytań jeszcze mam, bo, ale bardzo zachęcam Państwa, bo to no, rzadka okazja, żeby mieć specjalistę na sali i naprawdę zapytać się to, co nam na duszy leży. Także bardzo proszę, ja będę zadawał pojedyncze pytania i bardzo proszę o pytania z sali, dobrze? Przejdźmy do II Rzeczpospolitej, do początku, ponieważ Pani scharakteryzowała społeczność żydowską pod różnymi względami. Ja bym prosił o doprecyzowanie, jakie było położenie tej społeczności w stosunku na późniejsze stosunki polsko-żydowskie, o co w ten zagmatwany sposób pytam. Jaki był stosunek ludności żydowskiej do państwa polskiego i do społeczeństwa z polskiego i na ile ludność żydowska była w to społeczeństwo polskie wtopiona, ponieważ wszystkie te kwestie determinują późniejsze stosunki w momencie, gdy okupant będzie starał się dokonać jak najdalej idącej atomizacji tego społeczeństwa, podziału, rozbicia, rozegrania jednej nacji przeciwko drugiej, tak? To jest tak, że mniej więcej 90 kilka procent społeczności żydowskiej mieszkającej na terenie II Rzeczpospolitej to są Żydzi tradycyjni, ortodoksyjni, Żydzi, którzy mieszkają raczej w mniejszych miejscowościach, w miasteczkach, sztetlach, albo w miastach typu Warszawa, Kraków, Łódź i tak dalej. No i tu nie ulega wątpliwości, że jakby okres międzywojenny, no to jest kwestia taka, że no oczywiście te trendy asymilatorskie się pojawiają, natomiast no większość społeczności żydowskiej, która mieszka na terenie II RP, no to jest jednak społeczność niezasymilowana, tak? Bo rozumiem, że o to pan przede wszystkim pyta. To są ludzie, którzy posługują się językiem jidysz. To są ludzie, którzy... No, kwestia religijna, no tutaj trudno jest mówić o jakimś odsetku miarodajnym, na ile ci ludzie
to byli faktycznie wyznawcy religii mojżeszowej w takim, w jakim procencie. Natomiast no, większość tych ludzi tradycyjnie mieszkających w sztetlach, no to są wyznawcy judaizmu. Więc to są te elementy, które różnią i które powodują wzajemny brak zrozumienia tych dwóch społeczności, przede wszystkim brak komunikacji. No bo mamy społeczeństwo polskie, chrześcijańskie, polskojęzyczne, w większości wiejskie, tak, bo jednak większość mieszkańców polskich II RP no to są mieszkańcy terenów wiejskich. I wyznawcy judaizmu, społeczność tradycyjna raczej, mówiąca w innym języku i mająca swoje święta, swój kalendarz, swoje szyldy przy sklepach w swoim języku, w swoim alfabecie i tak dalej. Więc to są elementy, które różnią. Tak? I oczywiście są pewne elementy, które stanowią pewnego rodzaju symbiozę, tak? No bo jeżeli społeczność żydowska przede wszystkim zajmuje się handlem, no to jest jakiś punkt styku, ale to jest punkt gospodarczy, handlowy, tak? A nie jest to punkt, nie wiem, właśnie ten kulturowy. Natomiast oczywiście dwudziestolecie przynosi na pewno pewne trendy asymilatorskie czy akulturacyjne, tak jakbyśmy powiedzieli. Jest pewna grupa, szczególnie w większych miastach, która, na przykład Krakowa, która zmienia, no wychodzi z tradycyjnego sztetla i nie wiem, przenosi się z Kazimierza, jeżeli oprzemy się na tym przykładzie, i mieszka, kupuje mieszkania czy buduje mieszkania wśród Polaków. Przyjmuje po jakimś czasie religię katolicką, ubiera się w ten sam sposób na modłę, powiedzmy, europejską, szeroko rozumianą i tak dalej. Natomiast to jest na pewno mniejszość. I tutaj oczywiście wszystkie mniejszości w okresie II RP miały swoje tendencje, jeżeli chodzi o to swoje wyobrażenie, jak ma wyglądać polskie państwo, jaka ma być rola tych mniejszości, również społeczność żydowska. I na tym tle również dochodziło do konfliktu. I oczywiście te czynniki, przede wszystkim myślę, że jednak w dużym stopniu mniej te czynniki polityczne, bardziej te kulturowo-religijne, miały istotny wpływ w okresie okupacji. No bo jeżeli nie potrafimy się ze sobą skomunikować, czy nie do końca się rozumiemy, i to też świetnie widać nawet w tych relacjach, którymi dzisiaj dysponujemy, ze strony Polaków, którzy opowiadają o swoich żydowskich sąsiadach. W jaki sposób oni o nich opowiadają? Opowiadają takim trochę blichtrze, mówiąc takim brzydkim językiem, tak? Że podpatrywali, co oni robią w poszczególne święta. Nie wiem, patrzyli, jak wygląda Nowy Rok Żydowski, który wypada we wrześniu, a nie wypada w styczniu. Patrzyli, jak wygląda święto Jom Kippur, tam święto trąbek, tak? I tak dalej. Natomiast to są takie opowieści, na przykład, nie wiem, znaliśmy się ze szkoły, bo Żydzi chodzili do tych samych szkół na przykład. Znaliśmy się ze szkoły, czy tam, nie wiem, kolegowaliśmy się, no ale jakby nie ma takiej wielkiej więzi, tak? No, no, to jest jakby ten element swój, a jednak obcy. I to oczywiście rzutuje na okres okupacji, chociaż tak jak powiedziano, zazwyczaj jeżeli komuś próbowano pomóc, to pomagano swoim, znajomym, tych, których z danej społeczności znano, nie osobom po prostu nieznajomym. Więc nie wiem, czy udzieliłam panu odpowiedzi. Bardzo proszę. Ja się chciałam zapytać, czy takich kobiet jak Irena Sendlerowa, które pomagały dzieciom żydowskim, było więcej, czy o jakich się nie mówi, na przykład, albo nie są znane bardziej? Działa. Oczywiście Irena Sendler była wybitną jednostką, o niej dzisiaj mówimy najczęściej, natomiast ona była jedną z wielu kobiet z grupy, powiedzmy, działających na terenie Warszawy, które udzielały pomocy ludności żydowskiej, czy osób później zaangażowanych, tak jak te osoby później były zaangażowane w Żegotę i tak dalej. Tutaj polecałabym pani no dość krytyczną oczywiście, ale lekturę tej najnowszej biografii Ireny Sendlerowej, pióra Anny Bikont. Ona też rozprawia się z pewnymi mitami. Oczywiście to też można się zgadzać z pewnymi tezami albo nie. Natomiast to, co jest na pewno plusem tej książki, to to, że ona osadza historię Ireny Sendler w kontekście. Irena Sendler sama w sobie, jako jednostka, nie byłaby w stanie podjąć działań, które
miały taką skalę. Oczywiście kwestia tej liczby uratowanych dzieci, 2,5 tysiąca, oczywiście możemy się spierać, na ile ona jest wiarygodna, na ile nie. Anna Bikont jest zdania, że oczywiście tych uratowanych było mniej. No jeżeli weźmiemy pod uwagę faktycznie, że na okupowanych ziemiach polskich uratowało się około 5 tysięcy dzieci żydowskich, takie są statystyki Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, no to ta liczba uratowanych przez grupę Sendlerowej, tak umownie to nazwijmy, byłaby połowę tej liczby. Natomiast niezależnie od tego, czy uratowanych było 300, 400, czy 500 dzieci, czy 700 dzieci, czy 1000 dzieci, no to tutaj tak są ogromne liczby w skali możliwości, jakimi ci ludzie dysponowali, kiedy ta akcja pomocowa się zaczęła, bo ta akcja pomocowa, jeżeli chodzi o kwestie dzieci w getcie warszawskim, to jest tak naprawdę dopiero druga połowa 1942 roku, tak, czyli po wielkiej akcji. Tu trzeba też mieć na względzie, kto był ofiarami przede wszystkim takich masowych pierwszych deportacji do obozów zagłady. W pierwszej kolejności wywożono właśnie osoby, które uznawano za mniej produktywne, czyli dzieci, starców, kobiety w ciąży, kobiety z małymi dziećmi. Tak więc biorąc pod uwagę te różne czynniki i odpowiadając na Pani pytanie, Irena Sender nie jest jedyną osobą, która na taką skalę na terenie getta warszawskiego udzielała pomocy ludności żydowskiej. Bardzo proszę, kolejne pytania. Tak. Tak. Proszę podejść do innego mikrofonu, bo nie słychać w kamerze. Przepraszam, ale... Tutaj, to dobrze, przepraszam, że mogą być jakieś błędy, bo jestem obcokrajowcem. Chciałbym po prostu zapytać jedną ciekawą rzecz, bo pani mówiła o nie w ogóle stosunkach, a o różnych sensach zamieszkania żydowskie. Może być to inny, no może być mówię innymi słowami. Ja chciałbym zapytać, czy było jakieś relacje jak żydowskie samostanowienie podczas na przykład wojny, II wojny światowej, albo w początku II wojny światowej, no w wrześniu, październiku 1969 roku, na przykład, że człowiek żydowski już bardzo dawno żyli na terenach Rzeczypospolitej, już na przykład podczas jeszcze Bolesława Kazimierza Wielkiego, ja pamiętam, że tam taka jest dzielnica Kazimierz w Krakowie, że związana z tym. I ewentualnie, żeby jakieś Żydzi już asymilowali się jak Polacy, jak polskie no, gromadzianstwo, albo wcześniej na przykład oni mogli mieć relacje do Polaków, albo do Żydów, Żydów również. Ja mam na myśli, że mogło że tak być, że człowiek, kiedy był wygodniej, stał się Żydem, kiedy stał się wygodniej, był on po prostu człowiekiem państwa. Bezpaństwowcem. W takim sensie, że bezpaństwowcem, tak? Nie, nie, nie w tym sensie. Po prostu ja jestem, niestety bardzo źle mówię po polsku na razie, ale ja mam na myśli, że mógł być człowiek, no, kiedy na przykład na początek II wojny światowej był, że niewygodno, że jest pozostać się Żydowie. I mógłby mówić, że on jest na Polakiem albo kim jeszcze tam. Вот. I nie w tym sensie, że to prosto jemu, żeby było bezpieczeństwo jakieś, a po prostu człowiek mógł siebie stosować, na przykład jak były takie sensy podobne na Białorusi, Litwie, Litwa to różnie, to Biela Białorusina, to nazywamy się Litwinami. To teraz tak się stało inne wszystko. I w Wilnie na przykład mieszkali ludzie, którzy byli Białorusinami, potem oni stali się Litwinami, a w ogóle oni jesteśmy Polacami. Na przykład kiedy byłem w Wilnie, to każdy drugi mówił po polsku. I tak samo może było, że zrobić się z Żydami, bo oni zostali się Żydami, albo nie byli już Judeami, byli już katolikami na przykład, a mówili po polsku, to może być nie wiedzieli idysz, iwryt, albo wszystko jedno, oni byli Żydowami w ich koreniach. Czy byli takich bardzo wielu ludzi?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o kwestię takiej zmiany tożsamości, bo rozumiem, że o to panu chodzi, to oczywiście były takie przypadki już od początku II wojny światowej i no, mówimy tu na przykład o neofitach, czyli tych ludziach, którzy przyjmowali wyznanie katolickie, wierząc, że w ten sposób no, po prostu jakby zmienią tożsamość z takiej żydowskiej w rozumieniu religijnym na bycie katolikiem i to im pomoże. Nikt nie prowadził do tej pory takich badań kompleksowych dla całości ziem Generalnego Gubernatorstwa, jak wyglądał problem zmiany wyznania od początku okupacji. Materiały, które mamy zachowane, na przykład, ja się posłużę przykładem Krakowa, bo akurat tym się zajmowałam, pokazują nam, że to wcale nie musiała być taka mała skala. W Krakowie wiemy o około 500 takich przypadkach do października 1942 roku. Więc oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w mieście w tym czasie początkowo w okresie okupacji mieszka 70 tysięcy, później do getta w marcu 1941 roku trafia 11 tysięcy, to oczywiście to jest jakiś tam tylko niewielki odsetek. Ale wśród tych ludzi, którzy byli zasymilowani, podejmowali taką akurat strategię funkcjonowania, nie chcieli być ze społecznością żydowską, bo widzieli w tym problem, bo nie chcieli nosić opasek, nie chcieli być utożsamiani ze społecznością żydowską, podlegać tym sankcjom, no to jest duża grupa, tych około 500 osób, które do października 1942 roku zmieniły wyznanie. Oczywiście po październiku 1942 roku takie osoby też były, ale nie mamy dokumentów jednoznacznie to potwierdzających w skali liczbowej, dlatego że w październiku 1942 roku ukazało się rozporządzenie, które zakazywało udzielania chrztu Żydom pod groźbą sankcji. W związku z tym do kurii metropolitalnej, czyli urzędu odpowiedzialnego za te podjęcie decyzji, czy ktoś może przyjąć chrzest, czy nie, już nie wpływały takie oficjalne pisma. Ale oczywiście taka strategia, żeby przyjąć inną tożsamość niż żydowska, to jest jedna z istotniejszych strategii prób ratowania swojego życia już także w okresie zagłady, czyli po 1942 roku. Właśnie na tym to polegało, żeby znaleźć sobie tożsamość nieżydowską i pod tą tożsamością nieżydowską funkcjonować, pokazywać, że ma się polskie nazwisko, polskie dokumenty i że się jest Polakami i no i tym sposobem próbować przetrwać do końca okupacji. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby z Państwa zadać pytanie? Proszę jest. Szanowna pani doktor, na pewno wiadomo, że w czasach czy to drugiej RP dokonywano pogromów narodności żydowskiej. No wiadomo, że przydarzały się takie wydarzenia jak Jedwabne, ale właśnie czy źródła pozwalają w jakiś sposób uchwycić skalę, czy pewną prawidłowość wobec tego no, chyba najbardziej skrajnego już obszaru negatywnych stosunków do Żydów, czy wszystkiej. Czy to zorganizowanie, czy w ogóle przemocy Polaków w stosunku do Żydów? Jak duże było to zjawisko, powiedzmy, w czasie II wojny światowej? I czy na przykład miało związek na przykład z jakąś prewencją, uchronieniem się przed, co są prewencją, przed represjami niemieckimi? Czy były to może właśnie, jakie przyczyny też może, jeżeli idzie, bo oczywiście pozwalają odpowiedzieć na te pytania. To jest tak, pan jakby poruszył dwie kwestie. Jedna kwestia to jest kwestia II Rzeczpospolitej, a druga kwestia to jest kwestia okupacji. Ja się odniosę do obu tych kwestii. Akurat problematyka pogromów na ziemiach polskich w czasie II Rzeczpospolitej doczekała się i cały czas pojawiają się nowe prace, które w jakimś stopniu odpowiadają nam na pytania, po pierwsze o skalę tych zjawisk, po drugie o motywy. I powiedzmy, jest ta fala, o której ja wspominałam, pierwsza, czyli związana z pierwszą wojną światową, zakończeniem pierwszej wojny światowej, po odzyskaniu niepodległości, kiedy powiedzmy jest to trochę inaczej motywowane niż w latach 30. i w okresie okupacji. Ostatnio ukazała się na ten temat nowa praca Heigena, nie pamiętam imienia, William Heigen. A to jest praca wydana przez Cambridge, Anti-Jewish Violence 1914-20, która na dość taki interesujący sposób pokazuje, że często nie grały tutaj roli motywy typowo antysemickie, tak jakbyśmy myśleli o stereotypowych, a raczej właśnie istotne były te kwestie postrzegania wzajemnego, prób jakby kształtowania państwa po 23 latach, no, braku niepodległości, czy kwestie gospodarcze, kwestie powiedzmy takich buntów chłopskich, tak jak to mogło mieć miejsce, czy miało miejsce w 1919 roku.
Inna jest kwestia i natura tych pogromów, które miały miejsce w latach 30., chociażby, nie wiem, mówimy tu o Przytyku i tak dalej. O tym pisała sporo pani profesor Jolanta Żyndul i ona tutaj analizowała, jakie były uwarunkowania. Oczywiście one też są złożone. Nie można tego jednoznacznie traktować jako tylko i wyłącznie wystąpienia antysemickie, taki sensu stricto, ale też no, oczywiście one mają związek z kryzysem gospodarczym, z falą taką szeroko rozumianą nacjonalizacji, która wówczas przetacza się przez Europę. No i oczywiście inna jest kwestia i natura tych pogromów, które się wydarzyły latem 1941 roku. No mówimy tu o Jedwabnem, ale Jedwabne jest tylko jednym z 20 kilku mniej więcej pogromów, które się wówczas wydarzyły. I oczywiście to też jest problematyka złożona. Oczywiście są badania prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej, są badania prowadzone przez np. Mirosława Tryczyka, który niedawno wydał książkę dotyczącą tychże pogromów. Ciągle mi brakuje pracy, która by osadzała te pogromy lata 1941 roku w kontekście szerszym. Przecież to się tylko nie wydarzyło na ziemi łomżyńskiej, ale mamy takie pogromy również w podobnym okresie po tej wschodniej stronie, także w innych miejscowościach. Chociażby no tutaj mamy też kwestię też innych państw, chociażby Rumunii, której też to dotyczy i która też boryka się z podobnymi problemami. Oni od znacznie wcześniej, bo 1940 roku, czyli jeszcze przed wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o naturę tych pogromów z lipca 1941 roku, no to trzeba wziąć pod uwagę właśnie po pierwsze te pierwsze lata okupacji, zaszłości różne historyczne, o których tu już dzisiaj rozmawialiśmy. Trzeba też wziąć pod uwagę taki okres, powiedzmy, no nie wiem, można to nazwać bezkrólewiem w pewnym sensie, tak? Jedna władza się kończy, druga jeszcze nie wkracza i dochodzi do rozruchów, które akurat w przypadku Łomżyńskiego znajdują upust w wystąpieniach antyżydowskich. No to jest dość złożone, bo też trzeba wziąć pod uwagę, jakie tam były środowiska, jakie były tendencje w okresie międzywojennym. Czy to był teren ludowców, czy to był teren raczej o poglądach narodowo-endeckich i tak dalej. Więc tutaj szereg czynników, który miał wpływ na to, ten mit Żydokomuny, witania przez Żydów, Sowietów, tymi bramami, o których wspominałam, czy też utożsamianie ludności żydowskiej z tymi osobami odpowiedzialnymi na przykład za deportację Polaków na Syberię. Tak, bo to też ma ze sobą związek, jakby postrzeganie tego, że no, Żydzi byli w jakimś tam sensie zaangażowani w te kwestie, niezależnie od tego, czy to było prawdą, czy nie, ale no, pewna wieś gminna potęguje pewne rzeczy. Więc no to są kwestie złożone i tak jak powiedziano, są te prace, powiedzmy, od prac Instytutu Pamięci Narodowej po te współczesne prace Tryczyka, które to analizują, ale też no, dobrze by było, żeby ktoś to zrobił w perspektywie porównawczej, bo tego ciągle brakuje. Dziękuję za odpowiedź pani doktor, ale chciałbym jeszcze ten temat dość bulwersujący, trudny podrążyć, bo właśnie interesowały mnie też kwestie źródeł. Nie tyle źródeł, ale chciałbym tu zapytać o mienie żydowskie, bo wiadomo, że kiedy ci wszyscy ludzie stali wymordowani, to właściwie jak to się zmieniła struktura własności tego ich dawnego mienia? Czy to przeszło w ręce niemieckie, czy właśnie chociażby w ręce polskie? I może takie pytanie, czy uda się, czy źródłowo można ustalić, że w przypadku niektórych przypadków przemocy istniała motywacja ekonomiczna, na przykład wydania Żydów Niemcom, czy nie wiem, znane są przed nazwiska się osób, które w sposób wyraźny wzbogaciły się na właśnie mieniu osób wymordowanych w zagładzie. Czy istnieje w ogóle jakaś podstawa, żeby to określić? To jest bardzo dobre pytanie, bardzo trudne pytanie, jeżeli chodzi o kwestię analizy takiej źródłowej, bo oczywiście dysponujemy na przykład sierpniówkami, na podstawie których jesteśmy w stanie badać poszczególne historie osób, na przykład tak jak mówimy o przykładzie Jedwabnego, tak, gdzie mamy materiały z sądów powojennych, które no, analizują pewne kwestie. Oczywiście pomiędzy historykami jest dyskusja, bo w przypadku Jedwabnego nie było jednego procesu, tylko były dwa, który jest bardziej wiarygodny, czy ten wcześniejszy, czy ten późniejszy.
Oczywiście na to się nakładają okoliczności polityczne, w jakich te procesy były podejmowane, jakie liczby tam padają z jednej i z drugiej strony, tak? Czy liczba 1600 zamordowanych jest do utrzymania, czy nie. Kwestia mienia jest kwestią szalenie problematyczną, ale też szalenie istotną dla relacji polsko-żydowskich. Wiele przypadków, tak się przynajmniej wydaje, tak powiedzmy powierzchownie się wydaje, że wiele przypadków właśnie wydawania Żydów w ręce Niemców było motywowane ekonomicznie i oczywiście w jakimś sensie ma to odzwierciedlenie w realiach II wojny światowej, ale nie zawsze i nie tylko. Oczywiście Niemcy też wprowadzają swój system nagród za wydawanie Żydów, tak? To jest to częściowo cukier, ale to nie tylko cukier, bo w różnych miejscach były to różne nagrody. To mogło być drzewo, to mógł być przydział zboża, nawet alkohol, tak? Bo to zależy od, to nie były jednolite zasady. W tym to były, mogły też być pieniądze na przykład znalezione przy ten, czy kosztowności znalezione, czy ubrania znalezione przy osobie zadenuncjowanej. Oczywiście oddzielną kwestią jest to, jak wygląda ten proceder przejmowania mienia, jeżeli mówimy o klasyczne etapy zagłady, czyli akcja Reinhardt. Jest likwidacja jakiejś miejscowości, jest moment, kiedy Żydów wywieziono, zostają rzeczy, których nie zabrano, tak? No bo nie zabierano mebli, nie zabierano wielu rzeczy. I jest taki moment próżni, bym powiedziała, zanim przejdzie to we władanie, no bo formalnie ma to przejść we władanie jednak Niemców, jako no, właścicieli tego mienia późniejszych. Natomiast jest zawsze taki moment, kiedy no, jeszcze to nie jest opieczętowane, dany dom i tak dalej, i dochodzi do sytuacji, kiedy społeczność polska po prostu korzysta z tych rzeczy, zabierając poduszki, krzesła, zastawy i tak dalej. Coś, co mogło być przydatne. To nie musiały być przedmioty wielkiej wartości finansowej. Natomiast w warunkach II wojny światowej myślę, że nie wiem, kołdra miała istotne znaczenie. Tak? Czy to słynne pierze, które często czytamy w relacjach, które unosiło się nad miejscami, skąd wywieziono ludność żydowską. Natomiast no, to jest problematyka szalenie delikatna i szalenie trudna przede wszystkim do oceny. Ja nie podejmuję się w swoich pracach oceny takich postaw, dlatego że już abstrahując od tego, że tyle o nas wiemy, ile nas sprawdzono, natomiast to są warunki okupacyjne, trzeba uwzględnić cały kontekst. I myślę, że rolą historyka jest przede wszystkim opisanie rzeczywistości, jaka była, a nie dokonywanie takiej oceny moralnej tych postaw, czy to jest naganne, czy to nie jest naganne. No są oczywiście prace, których próbuje się no, dokonywać ocen, natomiast mnie się wydaje, że naszą rolą jest jednak przede wszystkim opisanie historii, pokazanie tego w określonym kontekście historycznym, momencie historycznym, a mniej dokonywanie właśnie tutaj ocen. I oczywiście no, byli ludzie, którzy się wzbogacali właśnie na donosach, na szantażach. Są przecież szajki, które na przykład w takim mieście jak Warszawa, czy Kraków, czy większych miejscowościach generalnie, no, na tym się dorabiają. Trzeba to po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć. I to nawet niekoniecznie musiało się kończyć tym, że daną osobę wydano w ręce Niemców, no, ale ograbiono ją, tak, w bramie gdzieś tam, pozbawiono ją wartościowych przedmiotów, no to też w znaczny sposób później takie osoby utrudniało strategię przetrwania. Są też takie relacje, gdzie osoby, którym udało się mimo wszystko później przetrwać, mówią, że po takim doświadczeniu były na tyle załamane, że nie widziały dla siebie dalej możliwości kontynuowania strategii po rosyjskiej stronie i na przykład jeżeli dalej funkcjonowało na terenie danego miejscowości getto, to wolały żyć w getcie niż dalej starać się ukrywać po rosyjskiej stronie, bo się po prostu bały. Więc to, co staram się przekazać, to jest to, że czasami nawet drobne rzeczy mogły mieć wpływ. No, drobną rzeczą na pewno nie było obrabowanie kogoś, czy szantażowanie kogoś w ogóle, pozbawienie go środków finansowych. Natomiast no, po prostu te czynniki były wszystkie istotne do tego, jaką ktoś obrał strategię, co się później z daną osobą działo, jaki był finalnie los tej osoby. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ponieważ czas płynie nieubłaganie, myślę, że ostatnie pytanie na zamknięcie dzisiejszego spotkania. Pani doktor,
Troszeczkę mam problem z zadaniem tego pytania. Może tak. Chodzi mi o to, czy zgodzi się pani z tym, że zajmując się tą tematyką, stosunkami polsko-żydowskimi w czasie II wojny światowej i porównując historiografię polską na ten temat z historiografią no przede wszystkim zachodnią, światową, mamy obraz pewnego rozdźwięku. To znaczy obraz, jaki wyłania nam się z historiografii polskiej, jest w dużo większej skali pozytywny niż ten obraz za granicami naszego kraju. I teraz moje pytanie jest takie, czy też pani tak to widzi? Jeśli tak, z czego to wynika? Z czego to wynika? I przede wszystkim, jaka jest recepta pani i instytucji, w której pani pracuje, bo jednak reprezentuje pani IPN, na przezwyciężenie tego zjawiska, tak? Ponieważ w tym momencie wygląda to troszeczkę tak, jakby albo całe, albo część badań polskich była poza światowym nurtem historiografii, tak? To może na razie tyle. Tak, to jest trudne, dlatego że jakby ja się zgodzę z tym, że znaczna część polskiego piśmiennictwa dotycząca stosunków polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej dotyczy pomocy. I to wynika przede wszystkim z zaszłości PRL-owskich, z tego, jakie są teraz podejmowane tematy, już może trochę mniej, bo no, ostatnio no, jest sporo prac podejmujących tę ciemną stronę stosunków polsko-żydowskich, natomiast przez lata jednak dominowała narracja związana z pomocą indywidualną i zbiorową. Chociaż co prawda do dzisiaj nie mamy kompleksowej monografii poświęconej Żegocie, ale no jednak wiele jest tych prac właśnie prezentujących pozytywne aspekty i też takie prace, jak na przykład właśnie praca Prykerowej, były tłumaczone na język obcy i one gdzieś tam funkcjonują. No, Instytut też Pamięci Narodowej tłumaczył część prac poświęconych czy rodzinie Ulmów, czy są jakieś albumy poświęcone właśnie Polakom ratującym, tak? Zgadza się, one były tłumaczone, ale one nie przekładają się na badania zachodnie i one nie występują, nikt się na nie nie powołuje. O to chodzi, że fenomen Żegoty jest bardzo mało znany, tak? Tak, no bo to też jest kwestia tego, no nie tylko kwestia tłumaczenia, ale tego, jaka jest dystrybucja tych prac, jaka jest ich recepcja, nie tylko w rozumieniu takim, że zostawimy je w bibliotece, ale jaki ferment one wywołują, albo raczej jakiego fermentu nie wywołują. I na tym tle rzeczywiście wydaje się, że większy ferment wywołują te prace poświęcone oczywiście pogromom, śmiercownictwu, no zaczynając chociażby od tego, o czym już dzisiaj mówiliśmy, czyli od prac Jana Tomasza Grossa, które no, były szeroko dyskutowane. Czy dzisiaj na przykład szereg prac, akurat Centrum Badań nad Zagładą publikuje periodyk swój, Zagładę Żydów również w języku obcym i te prace myślę, że mają w jakimś, no może nie wiem jaka jest duża recepcja tych prac, bo nie jestem w stanie tego jakby zmierzyć, natomiast wydaje mi się, że jest. I nie wiem, czy mam jakąś receptę, nie wiem, czy instytucja, w której pracuję, może nie tyle reprezentuję, co pracuję, tak to nazwijmy, bo reprezentuje nas przede wszystkim no, ta wierchuszka, tak? I oni mają pewnie jakąś swoją wizję, natomiast nie wiem, czy to jest tak, że jest jakaś recepta na to. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy bardziej myśleć o tym, żeby nie tylko adresować swoje badania do odbiorcy polskiego, ale właśnie wychodzić z nimi na zewnątrz. To jest podstawa. No, musimy być obecni na konferencjach zagranicznych, w gremiach grantowych różnych, zespołach badawczych, uczestniczyć w seminariach. Przecież, no nie wiem, jest chociażby organizacja EHRI, która organizuje szereg seminariów poświęconych no, szerokiej tematyce, gdzie można prezentować swoje ustalenia. I receptą jedyną, jaką ja widzę tutaj, jako ja, jako osoba zajmująca się takimi badaniami, jest właśnie uczestnictwo, wymiana myśli, wymiana, próba publikowania swoich tekstów za granicą, ale to też nie powinno działać w taką stronę, że pokazujemy albo na przykład pomoc, albo ciemną stronę. Ja jestem jednak za badaniem kompleksowym tych relacji, pokazywaniem
na miarę możliwości źródłowych całego obrazu. Bo tylko taki obraz jest nam w stanie powiedzieć coś o kondycji, nie wiem, czy mówimy o jakimś mieście, czy o jakimś regionie, o kondycji tych relacji w sposób kompleksowy. I wydaje mi się, że to ma sens, żebyśmy starali się jakby całościowo to badać i z tymi badaniami po prostu wychodzić na zewnątrz. Nie tylko wysyłać książki do bibliotek, które są tłumaczone z języka polskiego na angielski i na tym zakończyć, bo to, że jakaś książka jest w bibliotece, jeszcze nie znaczy, że ktoś po nią sięgnie, tylko po prostu w aktywny sposób uczestniczyć w życiu naukowym. Próbować angażować się, nie wiem, aplikować o różne właśnie takie możliwości grantów badawczych, także poza granicami, a nie tylko w Polsce, żeby no, tym swoim głosem, głosem swoich badań mówić. Czy Instytut Pamięci ma jakąś strategię w tym kierunku? Czy dostrzega w ogóle problem? Trudne pytanie. Proszę o następne. Nie wiem. Nie jestem przekonana, czy jest jakaś strategia. To znaczy na pewno część tych prac jest tłumaczona, jest próba dystrybucji właśnie poprzez wysyłanie tych prac do instytucji bibliotek zachodnich, chociażby praca Adama Sitarka dotycząca Eismannstadt, czy teraz okazała się praca dotycząca Holokaustu i stosunków polsko-żydowskich, jakieś wybrane prace, artykuły tłumaczone właśnie pracowników Instytutu. Natomiast myślę, że od publikowania w języku obcym do wejścia w obieg naukowy to jeszcze droga daleka, no i życzę prawda, tutaj takiego oświecenia w tym kierunku, żeby jednak taka strategia powstała. Bardzo dziękuję, drodzy Państwo, i na tym niestety, ale dyskusję zamykam. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie na dzisiejsze spotkanie, ale przede wszystkim dziękuję Martynie za przyjęcie naszego zaproszenia, za tą inspirującą, myślę, i poruszającą wiele wątków dyskusję, która skłoni nas wszystkich do refleksji. Zapraszam Olę i Jacka. Chcielibyśmy Ci, Martyno, takim drobnym toruńskim akcentem podziękować za dzisiejsze spotkanie. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim dziękuję za pytania, bo to zawsze pozwala rozwinąć wątki, które pewnie gdzieś się gubią w toku takiej podstawowej narracji. Jest tyle w obszarze, którym się zajmuję, jest tyle po prostu wątków, które trzeba poruszyć, o których trzeba pamiętać. Czasami gdzieś w toku dygresji one po prostu umykają. Zawsze każde pytanie pozwala doprecyzować po prostu. Szczególnie dziękuję panu doktorowi Munarczykowi za bardzo szczegółowe pytania. No i zachęcam Państwa też do szukania takich historii we własnym zakresie, bo jest naprawdę bardzo dużo jeszcze do zrobienia w obszarze tej tematyki. Dziękuję. Drodzy Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za obecność. Ze swojej strony pragnę Państwa zapewnić, że to było pierwsze spotkanie z cyklu O tym się nie mówi w tym roku akademickim, ale na pewno nie ostatnie, bo już mamy kolejne plany. Dlatego zachęcam Państwa bardzo serdecznie do śledzenia naszej strony facebookowej, studentów do wstąpienia i działalności w naszym kole naukowym. Jesteśmy bardzo otwarci na inicjatywy, na wszelkie propozycje z Państwa strony i liczymy też na to, że zechcecie wstąpić do naszego koła, prawda, i działać wspólnie z nami. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję.